To think for yourself and question authority. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór wszystkim. W audycji Hiperprzestrzeń. Ale sobie powiedziałem na początek właśnie. Witam wszystkich serdecznie w ten piękny, radosny, sobotni wieczór. Właściwie za bardzo późny wieczór, jak zwykle, bo to jest audycja, która jest generalnie przeznaczona dla nocnych marków, ludzi mających problemy ze snem, deprawację snu, albo jakoś tak. Generalnie późno, polskiego czasu generalnie. A jeżeli ktoś mieszka na drugim końcu świata, no to teraz to ma... na początek dnia. No właśnie, to jest, witam w tej hiperprzestrzeni, w tą piękną sobotę, bo jeszcze trwają święta, dla niektórych święta Bożego Narodzenia, dla innych Saturnalia, początek astronomicznego nowego roku już za nami, dokładnie jesteśmy w nowym roku, także chciałem w ogóle zacząć w ogóle przede wszystkim od tego, żeby złożyć wszystkim życzenia najlepszego nowego roku i żeby się darzyło, żeby się powodziło, żeby wszystkiego było pełno w brud, tego czego trzeba oczywiście, a nie tego czego nie trzeba. Oczywiście, oczywiście słuchacie Radia na Fali oraz Radia Paranormalium, które retransmituje hiperprzestrzeń. Ja mam na imię oczywiście Tomek, już się tu loguję na Skype'a radiowego, bo jak zwykle jestem niezalogowany na tych wszystkich rzeczach. Dzisiaj słuchajcie, miał być gość, ale święta zniosły i znowu się okazało, że gościa po prostu nie będzie dzisiaj, bo święta jeszcze trwają, czy jakoś tak. Także jeszcze... No dzisiaj nie ma gościa po prostu, świątecznie jest, wszyscy świętujemy, siedzimy przy stołach, no może nie wszyscy siedzą przy stołach, ale część siedzi przy stołach, także gość też. Ja tu pozdrawiam serdecznie Kubę, jeżeli, że tak powiem, doczołgał się do radiokomputera. Człowieku, jeżeli jeszcze się nie obżarłeś, to nie żyj już więcej, żebyś tam nie pękł. Dokładnie, na obżarstwo. Wy też uważajcie, żebyście się nie przeżarli na te święta, jeżeli się przeżarliście, zróbcie sobie miętową herbatkę. Ja mam taką normalną akurat dzisiaj. Zróbcie sobie miętową herbatkę albo jakoś taką, żeby pomagała w trawieniu tych wszystkich makowców, wszystkich dobrodziejstw kulinarnych, które się na tą okazję zawsze pojawiają na stołach na czas przesilenia zimowego, czas imprez. Słuchajcie, przed nami karnawał. Co dużo nie mówić, zaczął się karnawał po prostu, zaczął się. Także teraz, generalnie do początku wiosny, dopóki się nie zasieje pól, jak mówi stara tradycja na ziemi, do tego momentu jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy na imprezce. Michael Jackson! Żartowałem z tym Michaelem. Michael wolał dzieci. Ja wolę was, kochani, ja wolę was. Wolę słuchaczy Radia na Fali, słuchajcie. Właśnie, zapraszam wszystkich serdecznie, żebyście przypomnieli sobie czasami, że Radio na Fali oczywiście ma profil na Facebooku. I oczywiście znajdziecie pod nazwą Radio na Fali. Dokładnie. Przepraszam bardzo, ja tu się loguję teraz jeszcze szybko na wszystkie urządzenia. Za chwilę będę na czacie, także na czacie Radia na Fali oczywiście. Przepraszam wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, ale wiecie jak to jest, matczyne radio. Ja jestem kapitanem, mam obowiązki. Ale zapraszam wszystkich serdecznie właśnie na czata Radia na Fali. Już jestem wszędzie zalogowany, także momencik, zaraz się pojawię wszędzie. Słuchajcie, jako że dzisiaj nie ma gościa, czyli Kuby Babickiego, a Kuba, słuchajcie, przygotował, tak mi mówił. Co wy, przecież na pewno nie kłamie, no co wy, jakbym mógł, nie? Dokładnie, Kuba przygotował cały taką niezłą opowieść o roślinach, o mrocznych roślinach, o mroku, który się może czaić za roślinami, czy jakoś tak bym powiedział, te wszystkie niesamowite historie o mrocznych roślinach, także czekajcie moi drodzy, czekajcie, a się doczekacie. Co dzisiaj? Dzisiaj taka bardzo, bardzo noworoczna, że tak powiem, hiperprzestrzeń. Relaksacyjna bym powiedział, bo jak zwykle zebrało się troszkę pytań pod audycjami, nie tylko i w mailach. Jak zwykle zaczął się nowy rok, chcę w ogóle przywitać ten nowy rok jak normalny, cywilizowany człowiek, żeby nie siedzieć i nie harrować non-stop. Nie będzie dzisiaj żadnego wykładu, żadnych takich rzeczy. Proszę dzwonić, radionafali.com dzisiaj. Znaczy dzisiaj jest temat, słuchajcie, jest temat. Dzisiaj chciałem poruszyć temat, no bo będę mówił troszkę o pewnych
pomysłach, które się pojawią w nowym roku w hiperprzestrzeni, bo się pojawi kilka tematów, kilka już mogę zapowiedzieć, bo już są, że tak powiem, obrobione, przygotowane i już tam, że tak powiem, skwierczą na patelni, żeby się pojawić, także o tym dzisiaj, troszkę zapowiedzi, trochę opowieści, słuchajcie, i taki główny temat, troszkę jakby podsumowanie tego wszystkiego, co się działo w hiperprzestrzeni w zeszłym roku. Co by nie było, hiperprzestrzeń ma już, słuchajcie, trzeci rok. To już jest podcast, który aktualnie idzie dosłownie trzeci rok. No może nie jest to oczywiście taki najstarszy podcast na świecie, ale generalnie, słuchajcie, sam jestem w szoku, że generalnie trzeci rok do was mówię. Z tej okazji to może zacznę od jakiejś muzyczki, może w ten sposób, jak zwykle. No i zaraz zacznę opowiadać te wszystkie rzeczy. A dzisiejszy temat, słuchajcie, chcę was troszeczkę pomęczyć i siebie też. Chcę w ogóle zacząć od cytatu przede wszystkim. No może nie od tyle cytatu, bo taki nie przetłumaczyłem tego tak, jak powinienem. Po prostu powiem wam, o co chodzi, bo i tyle. Jest taki, była taka postać. Nazywała się Jiddu Krishnamurti. Taki generalnie można powiedzieć guru duchowy. Guru duchowy, ale to brzmi po prostu, kurde, jak... Ja to nie lubię takich nazw, bo to w ogóle brzmi jak... Że tak powiem, z tyłka wyciągnął po prostu, dosłownie. Przerażające nazwy, tego nie lubię po prostu. Bo generalnie robił wykłady, opowiadał o swoim pomyśle na życie i o swoim koncepcie świata i tak dalej, i tak dalej. Niesamowicie bystra postać, taka, no, przywódca, można powiedzieć, duchowy z Indii, nie tylko, bo skończył angielski uniwersytet i tak dalej. Będzie, słuchajcie, będzie i o nim jedna hiperprzestrzeń, także nie chcę tu w ogóle zdradzać zbyt wielu tajemnic, nie chcę opowiadać o zbyt wielu rzeczach, żeby was zatrzymać troszeczkę przy tym temacie do właściwego momentu. Żeby, że tak powiem, nie wystrzeliwać wszystkiego dzisiaj. No i, cóż, on stwierdził pewnego razu, że idea, czy koncept, zależy jak to nazwiemy, właściwie chodzi dokładnie o to samo, że idea jest obserwacją. Nie wymaga żadnej konkluzji. Konkluzja jest już wtedy, kiedy... No właśnie. Konkluzja jest oceną sytuacji. A takie myślnkowanie, idea, koncept, sam taki pomysł po prostu. O, idealne słowo, słuchajcie. Pomysł jest obserwacją, pomysł wywodzi się z obserwacji i tylko wtedy, kiedy obserwujemy, kiedy skupimy się na tej obserwacji, kiedy przestaniemy to oceniać, zaczniemy się przyglądać sprawie, tak się skoncentrujemy na tym po prostu, nie jak takie ciołki, tylko po prostu spojrzymy na sprawy takimi, jakimi są, bez próby oceniania, to co? To dochodzimy do miejsca, gdzie nie ma strachu. I dzisiaj właśnie dokładnie o braku strachu, o radościach i też takich właśnie historiach. I podsumowanie troszeczkę tego roku, aż tak niepoważnie brzmi podsumowanie, bo to jakbym dębowy piórnik sobie prawie kupił. Mam podsumowanie troszkę, ale chciałbym troszkę powiedzieć na ten temat. Trochę co było, rok, co się wydarzyło w tym roku i troszkę zgarnąć te tematy, przytulić dzisiaj wszystko naraz. No i przywitać ten nowy rok astronomiczny, oczywiście. Przywitać go serdecznie razem z wami. Słuchajcie, no trzeci rok hiperprzestrzeni. Trzeci astronomiczny rok hiperprzestrzeni. No nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć po prostu. Może zanim zacznę cokolwiek mówić i opowiadać wszystkie jakieś takie dodatkowe historie i w ogóle nakłaniać was, żebyście się odezwali troszeczkę. radionafali.com, taki jest adres na Skype'ie. Proszę, proszę i zapraszam serdecznie. Dzisiaj o strachu i radości. O właśnie, o takich, no jak to się mówi, przyziemnych sprawach. I bardzo dobrze. Dokładnie. Co ja chciałem zrobić? Co ja chciałem? Ja chciałem po prostu puścić jakąś muzyczkę. I po muzyce oczywiście wracamy. A wysłuchacie hiperprzestrzeni w Radiu na Fali, transmitowanej też w Radiu Paranormalium. Las przyjacielem człowieka. Oczywiście, że las przyjacielem człowieka. Jak ja uprzedzam, że nigdy nie odbieram telefonów podczas kiedy gra muzyczka. Bo to nie jest takie komercyjne radio dziadowskie, gdzie wszyscy się śpieszą w przerwie, właśnie o przerwy na reklamę, bo sponsor po prostu musi puścić reklamę. A tu są troszkę inni sponsorzy, którym chciałbym z tej okazji, po tym całym ostatnim roku, podziękować nieprzeciętnie za wspieranie w ogóle radia i wspieranie audycji i to, że w ogóle jesteście i dzięki wam po prostu to radio i granie hiperprzestrzeń przede wszystkim się kręci i to wszystko działa, także peace and love, moi kochani sponsorzy, dziękuję bardzo za ten cały rok wspierania. Niesamowita rzecz, dziękuję bardzo. Mam tu już słuchacza, witam serdecznie, witam przy pana, co słychać? Ja jak zwykle dzwonię, żeby powiedzieć, że spać mi się chce i idę spać.
ale no, taki był zamiar. No człowieku, ty dzwonisz mi, żeby idziesz spać. Nie, no to co ja mam zrobić? Mam ci taki pawulon wysłać, czy jakoś, jak to się nazywa? Wspomniałem o heretyckim pozdrowieniu, jak najbardziej. A dzisiaj spróbuję cię trochę zaskoczyć, żeby nie było. Tak grubo pojechałeś od razu z Krishnamurtim i mówię, sam nie odpowiem, więc dzisiaj tu siedzę z heretyczką. Rozumiem. Ona gdzieś poszła zajarać, ale może zaraz wróci. To rozumiem, to rozumiem. No Krishnamurti, ciekawa postać, będzie o nim hiperprzestrzeń, także ja przygotowuję troszkę, będzie... Och, bo będzie troszkę hiper odcinków poświęconych kilku postaciom, o których no w Polsce zbyt mało się mówi, myślę. W ogóle w polskim języku te postacie w ogóle nie funkcjonują, a właściwie gdyby nie ci ludzie... Jest trochę tego, jest trochę przydruku, gdzieś tam krąży, jest. Ale to znaczy jakby stosunkowo, przepraszam, jak zwykle kręcę mikrofonem, ale stosunkowo jest mało, także mało popularne, może w ten sposób. I myślę, że czas najwyższy, żeby troszeczkę odgarnąć, odgruzować i troszeczkę przyrzucić, bo to takie postacie, bez których... No, no tak, internet na przykład mógłby nie powstać za bardzo, kilka innych rzeczy by nie powstało, wiele rzeczy dookoła nas się po prostu biorą stąd, że ci kolesie wyszli i mieli po prostu pomysł i opowiadali o różnych pomysłach, byli takimi gawędziarzami. Wiecie, ale dwóch Krishnamurtich było, o którym mówimy? Ja mówię o, oczywiście, o Jiddu. O Jiddu, ten dokładnie. Co tam od Bławackiej i tak dalej w górę? Tak, dokładnie, dokładnie, ten od Bławackiej w górę, ten który siedział w Kalifornii. Inny, no. Ja mówię o tym z Kalifornii. A to wiem. No to tam. On jest taki troszkę bardziej cywilizowany. Trochę cywilizowany, bo chciał to wszystko... Chyba przeskoczył więcej niż chcieli z niego zrobić. I przez to powiedział, to ja się z wami nie bawię i odszedł od nich. Ale tak czy siak zostawił po sobie niesamowite opowieści. Znaczy może nie tyle niesamowite opowieści, ale masę bardzo celnych refleksji na temat rzeczywistości, na temat tego, jak się z tym wszystkim ogarniać, gdzie, co i jak i dokąd to wszystko zmierza. Przynajmniej generalnie to jeden i drugi zostawili naprawdę bardzo, bardzo takie teksty, które no jak ktoś wie, o czym to jest napisane, to mówi, o, no to jest to właśnie. Generalnie takie wszystkie odpowiedzi na temat, czy przypadkiem mamy się bać tego strachu, czy nie mamy się bać tego strachu, czym jest szczęście i tak dalej. Długie zastanawianie się nad takimi historiami. No bo wiem, bo trzeba polecieć jakiego hamburgera kupić w McDonaldzie, zobaczyć jaki tam nowy film się pojawia w kinie, co tam w gazetach piszą, jakie to mamy wiadomości, kto wygrał w ogóle ten taniec z gwiazdami, czy nie wiem, czy jazdy na... Jest tyle tych rzeczy, że ludzie mówią, ty, no nie ma czasu na takie pierdoły, to są ważniejsze rzeczy do zrobienia. Jadą z tym koksem. Tak się dzieje dzisiaj, to dzisiaj żyjemy w takim troszkę świecie zwariowanym, no tak. Powiedział, a postać, o której mowa, którą zdecydowałem, właściwie żyła w latach 60. głównie, no nie do końca, bo jeszcze w latach 80. i tak dalej, nie będę przerażał wszystkich, że tak powiem, dat, ale taki główny pik tej informacji, która do nas dotarła i która była wrzucana w to pole morfogenetyczne, no to lata 60. dokładnie, eksplozja substancji psychoaktywnych i tak dalej, to właśnie tak, ten moment. Polska w ogóle była odcięta, to znaczy w ogóle nie była odcięta tak do końca, bo zawsze się tam, myślę, ktoś tam się przebije, nie? No niby się przebije, ale właściwie mi się wydaje troszkę, że Polska była odcięta, też nie ma żadnych tak naprawdę śladów tego, żeby nie była odcięta, żeby było coś innego, tam ktoś się opowiadał, że tam hipisi byli w Krakowie, no ale come on, man, po prostu, it's a joke, man, it's tylko a kto joke. Im płacił za to, żeby byli tymi hipisami, nie? Dokładnie, to też takie bycie hipisem w PRL-u to takie, no... taka szopka, no. Dokładnie, to tak jak bycie punkiem w PRL-u troszeczkę. Ale to w ogóle, dokładnie, taki troszkę bunt przeciwko wytrawnej biżuterii w postaci agrawek, prawda? Takie troszkę karykaturalne się to robiło, no ale tak to wyglądało po prostu, no taka jest prawda, no co dużo mówić. Ja... Czekaj Tomek, bo wyszła sobie zapalić sierota i się zamknęła, za sekundę rozumiem. Wracam. Widzicie, ludzie pełni nałogów się zamykają i mają problem z powrotem, właśnie. Dokładnie, to ja zostawię może kwestię polskich klimatów, bo to takie troszkę udawane, tak nie chcę tego mielić. Tym bardziej, że w Polsce jest tylu ludzi, którzy mienią się, no nie wiem, hipisami, że to trochę szaleństwo. A ja chciałem troszkę wrócić do jakichś czasów, gdzie naprawdę to funkcjonowało. Ta cała historia była oparta na tym, że pojawiły się troszkę inne refleksje wynikające z innych używek. Udało troszeczkę. Udało się. Mhm. Udało się, okazało się, że te drzwi były otwarte, ale...
człowiek zawsze chętny do pomocy drugiemu człowiekowi. Leci, jak ten głupi, rzuca ten mikrofon, gdzie tu rozmowa z Tomkiem, lecę ratować. Oj, oj, powiem ci, nie jest łatwo. No, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Nie, się śmiejesz ze mnie. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Nic, no. Weź to rozkminiaj to całą rzeczywistość, przeczytasz tych Krishnamurtich jednego i drugiego, już później nie wiesz, którego w końcu czytasz, bo to zaczyna być podobne. Wiesz, bo to wszystko jest dokładnie to samo, bo tak naprawdę ciągle mówimy o tej samej informacji do znudzenia, dokładnie o tym samym. To się nic absolutnie nie zmienia od pierwszego odcinka Hiperprzestrzeni. Dosłownie, absolutnie nic, tylko zmienia się po prostu typ metafory. Na zasadzie, że jak sobie wybudujemy tych metafor, na przykład 5 milionów metafor, to jest generalnie większa szansa, że któraś z tych metafor do nas dotrze i że będzie bardziej uniwersalna, będzie łatwo ją użyć na co dzień, będzie łatwo z niej skorzystać, będzie jakimś przyjemnym, wygodnym narzędziem do wbijania gwoździ w ściany, jeżeli będzie jakiś gwóźdź do wbicia. No właśnie, to tak jest. Tylko trzeba przekroczyć ten próg, jak już przeczytasz te wszystkie informacje, przeczytasz czy gdzieś usłyszysz, i w pewnym momencie po prostu przeskakuje coś w głowie i mówisz, no, przecież to już rozumiem, o czym oni wszyscy mówili. O. Wtedy się robi ciekawie. Wtedy dopiero zaczyna się tak naprawdę taka ogólna refleksja dokładnie na ten temat. Co robić? No i tak to siedzimy. Siedzi taka heretyczka, patrzy tu na mnie i się śmieje, nie wiem, o co jej chodzi. Normalnie nie wiem, o co jej chodzi. Może chociaż dobry wieczór, może chociaż powie. Dokładnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani. Jak samopoczucie? Okej. Okay. Jest dobrze. Okej, okay, tylko okej. Okay. Słuchajcie, mamy po prostu piękne niebo. Jest no piękne niebo aktualnie. Jest początek roku astronomicznego. Jest lew na wschodzie. Gwiazda zbiorowa. No. Po drugiej stronie są... Co jest po drugiej stronie? Staje się ryby. Dokładnie, są ryby. Uran taki świecący na niebie. Słuchajcie, właśnie, a propos, bo ja tak troszeczkę nawracając do tego głównego tematu, bo dzisiaj tematem troszeczkę jakby radość i strach. Takie dwa elementarne, jak się z angielskiego mówi, drive cywilizacji. Coś, co jest napędem cywilizacji. Tak się, że tak powiem, uważa, że jest to napęd cywilizacji. Moim zdaniem jest to bardzo nietrafna refleksja, wynikająca z bardzo kiepskich obserwacji, co najmniej. Albo bardzo jakichś nietrafionych obserwacji, albo chyba nie po tej używce, która miała być. Właśnie, ja tak dzisiaj, jak zacząłem od tego cytatu, dokładnie właśnie o to chodzi, że właśnie tą obserwacją, że to nie chodzi może do końca o ten, o radość i smutek, o jakieś takie skrajne emocje, tylko że to troszeczkę, żeby tak wrócić do takiego momentu, w którym właściwie wszystko jest obserwacją. No może nie wszystko, ale znakomita część jest obserwacją rzeczywistości. Że to jakby wyzwala troszkę spokoju w człowieku. I radosnego spokoju oczywiście. No spokoju ci u nas dostatek. Bardzo, bardzo dużo. Jaką ty masz, że tak powiem, swoją teologię, powiedział na ten temat, pomysł na kwestię związaną z radością? No, że to jest radość... Generalnie trwa cały czas w tobie, chyba że sobie wymyślisz, że tak nie jest. No jak sobie wymyślisz, że tak nie jest, no to wtedy się smucisz. No, no i ty wybierasz, to tak najkrócej bym powiedział. Ja byś porównał to do stanu, w którym na przykład jest strach. No właśnie, ale to jest pokonanie strachu. No. Jesteś w momencie, gdzie znasz, co to jest strach, ale to jest dla ciebie tylko strachem. Nie idziesz w tą stronę, bo ci nie jest potrzebny. No bo nie ma strachu. Nie ma lęku. No miałeś taką refleksję, zastanawiałeś się, skąd przychodzi strach? No wiem, skąd przychodzi. No to się wykreowało kiedyś tam, mówię ci, ludzie mieli dobrą imprezkę. Siedzieli tu wszyscy zadowoleni, kochali się i tak dalej. Żyli po prostu w pełnym zadowoleniu, ale któryś sobie coś tam zrobił, czy komuś coś zrobił i mówi, wiecie co, mam nowe doświadczenie, chodźcie zobaczcie, czy to takie fajne. I tak poleciało już później. No ciekawie, brzmi ciekawie. No ja tak mam troszkę inną refleksję na ten temat, ale to może opowiem o tym wszystkim, słuchaj. To może ja opowiem o tym wszystkim. To opowiadaj. My się tu na chwilę wyłączamy, bo no, trzeba się wyłączyć czasami. Dokładnie. No.
To wy się wyłączajcie, zostańcie na słuchu. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo za telefonik. Jeszcze może się później odezwiemy. Jak... Dokładnie, bardzo zapraszam, bardzo zapraszam. Dobrze, dobrze. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, to ja wracam do tych samych opowieści, bo tak troszkę dzisiaj luzacko, ale z opowieściami, Okej, to ja tu rozłączam, słuchajcie, już jestem z wami, jestem w tych opowieściach. No właśnie, bo chcę troszkę poruszyć temat obserwacji. Jest taka ciekawa rzecz, którą powiedział swego czasu Bruce Lee, znany wszystkim Bruce Lee. Komu Bruce Lee nie byłby znany właśnie? Nie ma kogoś, kto by nie znał Bruce Lee'ego. Każdy zna Udzia, weźcie smoka i tak dalej, i tak dalej. Ja miałem plakat Bruce Lee'ego, jak byłem młody. Ale wtedy chyba wszyscy mieli plakat Bruce Lee'ego. No i wracając do Bruce'a, to był jeden z ostatnich wywiadów z Bruce'em Lee. Z takim bardzo łebskim reporterem z brytyjskiej telewizji BBC, zdaje się, czy z CBS-u? Cholera wie. Jakoś tak, jedno z obydwojga, mniejsze o to, ta sama zaraza i cholera medialna, ale to był jeden z ostatnich wywiadów, zdaje się, czy ostatni oficjalny wywiad Bruce'a Lee. I ten koleżka, który prowadził wywiad, bardzo łebski zresztą, w Hongkongu, zresztą był stary Hongkong, jeszcze tam było lotnisko po środku i to było takie miejsce, gdzie jak się lądowało samolotem w Hongkongu, to jeszcze 10 lat temu, to jak się podchodziło do lądowania, to się mijało wieżowce po lewej, po prawej stronie, jak ktoś miał klaustrofobię, to mógł dostać świra, że raz się wbije w jakiś wieżowiec, bo dokładnie tak jakby się lądowało na osiedlu, po środku osiedla. No teraz już tak nie jest, ale takie wspomnienie starych czasów, przepraszam bardzo, musiałem użyć taką dygresję, żeby nie było, że nie ma dygresji. I wracając do tego Bruce'a Lee, Bruce twierdził, że jak człowiek chce coś skumać, to musi zajarzyć po prostu temat, który kuma, jakby nie oceniać go. Czyli dokładnie to samo, co powiedział, no jakby może nie bohater, bo nie jest bohaterem dzisiejszego odcinka, ale czego tego zacząłem, czyli Jiddu Krishnamurti. Czy w ogóle posiadanie pomysłu na coś, to jest kwestia obserwacji. Pomysł bierze się z obserwacji absolutnie, z tego, że po prostu się nie ocenia, tylko człowiek siądzie i się gapi. I nawet nie myśli, po prostu gapi się i stara się zajarzyć, o co tu chodzi. No i generalnie wtedy właśnie jest to magiczne miejsce w głowie, gdzie nie ma strachu. Właśnie, skąd się bierze strach, słuchajcie, właśnie, bo to jest coś, co... Myślę, że warto wrzucić kolejną metaforę, ja też często o tym tu gadam z wieloma ludźmi w hiperprzestrzeni, ale myślę, że i dzisiaj odkurzę troszeczkę. Kwestia lęku jest kwestią przewidywalności, to jest coś, co chodzi za nami. Pomysł na jutro, który chcemy zrealizować, to jest po prostu realizacja, czyli ocena tego wszystkiego. Kiedy zaczynamy oceniać, no to zaczynają się schody troszeczkę, bo zaczynamy się zabezpieczać, żeby ta ocena nie wypadła kiepsko. Jak generalnie wypadnie kiepsko, to znaczy, że mamy się już kiepsko czuć, czy jakoś tak. Jest w ogóle z tym dosyć intrygująca sprawa. Polecam wam wszystkim odcinek, w którym gdzieś tam mówię właśnie o poszukiwaniach naukowców, różnych etnobiologów, etnografów głównie, i socjologów, takiego społeczeństwa, w którym nie ma żadnych lęków, nie ma żadnych psychos. To jest coś, o czym ja czasami wspominam na wieczorowej porze. To jest ta słynna historia ze snami, że jest takie miejsce, gdzie ludzie sobie opowiadają sny i nie dostają świra. Witam Antyszwedzie, witam serdecznie. Mapecie, nie pomyślałeś, że masz lęk przed lękiem? Nie, nie pomyślałem o tym. Czemu? Cześć. Czemu? Nie, bo wiesz, opowiadasz z takim wielkim lękiem przed trudami w życiu, przed różnymi... No nie opowiedziałem jeszcze o żadnym trudzie w życiu. Właśnie, słuchaj, może ty coś słyszysz w swojej własnej głowie, może ja poruszam jakąś dobrą strunę w tobie, człowieku, może jestem dobrym lustrem. Właśnie tak, jakbyś chciał uniknąć wszelkiego stresu, jaki człowiek w sobie ma i związanego z planowaniem właśnie przyszłości i tak dalej. I to jest też rodzaj lęku, moim zdaniem. Dobra, ja się wyłączam, bo nic więcej do dodania nie mam na razie. No to nie wiem, co powiedzieć, bo to takie wrzucone, powiedziane i w nogi, prawda? No ale ja się absolutnie nie zgadzam. Myślę, że to jest absolutnie excuse moi i za absolute ridiculous bullshit. Czyli jakby gówno, prawda? Przepraszam bardzo, ale tak radykalnie. Słuchajcie, nie wierzcie w to. Nie wierzcie w to, co mówi Andrzej Szwed. Radość jest stanem naturalnym dla człowieka. W ogóle taka normalnie radość z życia. I wie to każdy, kto ma w posiadaniu albo był świadkiem, albo uczestniczy w wychowywaniu i dorastaniu dzieci. Co się dzieje z małymi dziećmi? Dzieci się cały czas cieszą, słuchajcie, to jest w ogóle fenomen. Dziecko nie ma lęku. Małe dziecko, takie, które jeszcze nie mówi, które ledwo co się pojawiło, taki kosmita, który właśnie przejdzie na ten świat,
jeszcze pamięta, skąd przyleciał, a jeszcze właściwie nie wie, gdzie przyleciał. Widać po prostu czasami, małym dzieciom się oczy rozbiegają na przeciwstawne strony. Wygląda to niesamowicie, po prostu w drugą stronę i z powrotem. Po prostu ekstaza, po prostu odczuwania świata. Ja zawsze mam takie wrażenie, że małe dzieci są po prostu mocno na kwasie, albo po prostu po takim, nie na kwasie, po paru kwasach dokładnie. Witam serdecznie, witam, mam kolejnego słuchacza, witam panie Radku. Cześć, witam cię. Chciałem powiedzieć o strachu trochę. Mirku, przepraszam, bo ja tak, że Radek, panie Mirku. To jest tak iluzja, także nie ma problemu. Słuchaj, strach się bierze tylko i wyłącznie, czy moim zdaniem, z myśli. Gdy nie ma myśli, nie ma strachu, no bo niby jak. Myśli są ewidentnie preludium strachu. Też bym się nie zgodził z tym. Nie zgodziłbyś się? Absolutnie bym się nie zgodził. Myślę, że to jest właśnie taki eskapizm wewnętrzny. To jest takie, wiesz, wypruję się z myśli, nie będę się bał. Nie, dlaczego? Ale wiesz, bo powiem ci, o co chodzi. To jest związane według mnie z konceptem, takim bardzo trefnym, dziwnym, patologicznym konceptem, że myśl jest nacechowana strachem. A ja w to nie wierzę. Myśl nie musi mieć stygmatu strachu. Witam NTNS. A ja się zrobiło tłoczno. Witam wszystkich serdecznie. Wszyscy się przestraszyli. Oj, coś zrywa. No, widzę, że coś cię lekczy. Proszę? Musiałem krzyknąć ze strachu po prostu. Ale to wiesz, to ja ci wyjaśnię, skąd jest ten twój strach i nasz w ogóle strach. Właśnie. Skąd się bierze strach? Halo. Słuchajcie, idealnie, wszystko słychać. No, jak myślisz? Słuchaj, ja tu wiem, ja tu będę opowiadał, całą audycję na ten temat. No to nie chcę ci skopać tematu, może się nie będę odzywać, co myślisz? No ale mów jakby swoją refleksję na ten temat. No ja myślę, że to jest jednak program wgrany, czyli podświadomość nam przesyła, że tak powiem, programik, który tam wychodzisz na ulicę i patrzysz, a ten czarny, ten fioletowy, ten zielony, ten czerwony, ten komunista, ten jeszcze inny, wszyscy chcą cię zabić, nie? No w zależności w jakiej kulturze się wychowałeś, w jakiej rodzinie się wychowałeś, to wtedy właśnie w momencie, gdy jesteś w jakiejś sytuacji, w której jesteś po raz pierwszy, nagle odpala się ten programik i mówi tobie, ho, ho, kolego, teraz cię ktoś tam albo coś tam. Tak myślę po prostu. Znaczy nie myślę, ja to mówię, że tak powiem, ze swojego własnego doświadczenia. Się absolutnie zgadzam, bo dzisiaj będę chciał troszkę rozgromić ten mit cudownej kultury, że nie, kultura jest do czegoś potrzebna. Właśnie używając tego strachu troszeczkę. Chyba, bo ja już się nie odzywam, wiesz, to... zgłoszę się na Antarota po prostu. Właśnie, to ja zapraszam na wieczorową porę. Przypominam wszystkim, że wieczorowa pora oczywiście po hiperprzestrzeni. No mamy nadzieję taką. Oczywiście, jak... Do 6 rano dzisiaj jedziemy, proszę pana. Nie wiem, czy do 6 rano, zobaczymy. Jedziemy tak długo, jak damy radę. Okay, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Takie pytanko, a jest coś takiego jak podświadomość? To tylko termin. Jakby myślę, że wygodny termin, który można po prostu stwierdzić, że są pewne myśli, które nie wychodzą na wierzch, rozumiesz? Jakby schowane słoma w butach po prostu i tyle, rozumiesz? Mamy słomę w butach i to jest nasza słoma w butach, bym powiedział. Dokładnie. No okej, okay, niech to będzie. Niech to będzie. No jak nie ma myśli, jest czysto, to nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Nie ma w ogóle czegoś takiego jak stres. Okej, powiem ci ciekawą i wam, słuchacz, opowiem ciekawą historię. Nie podam żadnego nazwiska, bo to nieelegancko, ale byłem świadkiem pewnej historii z pewną osobą, z parą ludzi, która miała dosyć poważny problem ze sobą w pewnym momencie. No, tak jakoś wyskakuje w życiu, że ludzie czasami mają ze sobą problem. Właściwie bardziej to był problem jednej strony, a nie drugiej. I jak się okazało, to jedna strona miała właśnie ten nieustanny problem, że kiedykolwiek zaczynała myśleć, to myślała naprawdę z jakichś tam powodów, no każdy ma jakieś tam powody w życiu, prawda, to trzeba prześwietlić życiorys, z gównianych powodów, po prostu myślała w bardzo gówniany sposób, mówiąc bez ceregieli, bez ogródek i to bardzo gówniane myślenie powodowało, że ta osoba była niewolnikiem uprawiania wszelkich możliwych, nie wiem, joggingów, różnych takich rzeczy, właśnie wszystkich takich czynności, które, żeby tylko nie myśleć, bo ta myśl mnie zgubi, rozumiesz? Po prostu szaleństwo, szaleństwo, madness. I don't get it. Ja lubię swoje myśli. Ale naprawdę, obserwacja to jest, o tak jak mówisz, obserwacja, to jest coś niesamowitego. Coś niesamowitego, a zarazem tak prostego, że... No... Że to się normalnie nie da. Naturalna rzecz. Po prostu jak człowiek na przykład nie może w ogóle zbyt długo biegać, prawda? Bo na przykład mózg się przegrzewa. Tak jest skonstruowany człowiek, że nie może zbyt długo robić jednej czynności. I gdzieś zawsze jest ten moment,
że trzeba usiąść na dupsku. No pewnie. I zrobić... I wtedy człowiek zaczyna obserwować. Jest to tak naturalny moment dla człowieka. Właściwie większość naszego czasu polega na obserwacji, a nie na partycypacji, bym powiedział. Też się nie zastanawiam na tym, bo kultura wytłukła z nas coś takiego jak obserwacje. Mamy ciągle partycypować. No ale to już... Odmierzchę dzisiaj będę marudził. Ale w ogóle obserwacja to jest... Znaczy obserwacja jak obserwacja, ale obserwacja, że nie ma oddzielenia, no to trochę będzie o tym niedualizmie. Znaczy to... widzisz, na przykład patrzysz, nie wiem, na niebo, nie? I leci samolot, nie? Na przykład, nie? No i mówisz, kurde, ale daleko jest ten samolot od ciebie, nie? No to jest złudzenie. Ale bo jest daleko ciebie, bo to jest jedna przestrzeń. Nie ma oddzielenia. To się wydaje, że jest tam, powiedzmy, tam 500 czy tam 1000 metrów od nas. Od ciebie, nie? Powiedzmy. Ale to jest jakby jeden obraz. I to, jak się to zaobserwuje, to normalnie wow, nagle, jeny, no rzeczywiście, nie? Wszystko z jednością. Po prostu. No i właśnie dlatego też obserwacja bardzo, bardzo jest, no... Znaczy to jest clue, on powiedział, nie? Znaczy dla mnie wydaje się to kompletnie naturalne, że wszystko jest jednością, bo po prostu nie jest dwójnością, po prostu nigdy nie było. Nikt z nas się nie rozdzielił nigdy na dwa kawałki. No, no dobra, także... ale społeczeństwo, wiesz, znaczy powiedzmy, że jest coś takiego, no ale powiedzmy, że społeczeństwo jest, no wiesz, uczy dualizmu, tak? Wiesz co, uczy dualizmu, a to właśnie nie tyle społeczeństwo, ja tak nie zwałabym na społeczeństwo, ile po prostu bardziej kilku świrów, którzy zajmują się uprawianiem po prostu propagandy. To bardziej stąd się bierze cała znaczy, ta historia. No wiesz, no jak zwał, tak zwał, nie? Dokładnie. Okej, okay, witam ponownie. Aha, no ja się tu dodzwoniłem, bo wiesz, witam ponownie. No, bo tu heretyczka mówi, że ma papiery, żeby się odezwać w temacie. No to jak mówi, że ma, no to się nie odezwie. Słuchajcie, to ja poproszę heretyczkę. Tak jest. Ja mam papiery. I don't know, woman. Słuchaj, jeżeli masz papiery, to nie jest istotne, słuchaj, ja też mam, ja też jestem doktorem. Proszę się odsunąć i zrobić mi miejsce. Także przypominam, że jestem doktorem. Ja nie jest. Dokładnie, także proszę mówić. Możesz mieć nawet żółte papiery, nie przejmuj się. Dobra, ja pomyślałam o tym wcześniej, ale nie. Jeszcze mi nie dali. Niech heretyczka szybko, proszę sobie zebrać myśli w głowie, szybko. Przepraszam, tak. Ja tu chciałem pozdrowić człowieka, który zainspirował w ogóle dzisiejszy temacik, bo miałem wczoraj bardzo ciekawą rozmowę z legendą polskiego podcastu, Pichontem niejakim, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bo to nasłuchuje. Także peace and love, człowieku, peace and love. I dzięki wielkie za bardzo inspirującą rozmowę wczoraj. Przepraszam bardzo, musiałem pozdrowić. Także ja zapraszam tu heretyczkę. Proszę mi tu opowiadać. Ja tu już zamieniam się w such. Kamienieję jak skamielina sprzed milionów lat. A co? Ale o czym ja mam opowiadać? No właśnie, no ja nie wiem, ja tę audycję robię i zaraz mi ktoś zadzwoni i powie, przepraszam bardzo, o czym jest audycja? Ale o czym jest audycja? Bo ja przed chwilą włączyłem i właśnie... Po prostu, no na przykład o obserwacji. O. No nie, może nie do obserwacji, bo mam akurat o strachu. Zostaw może obserwację, bo to jest jakby jeden z wielu czynników, a to chodzi o strach. No i mam tu kolejnego, proszę Państwa. Witam księcia Edwarda. Serwus, siwy dym, człowieku, siwy dym. Siódma gęstość na antenie. Ale to przypomina wszystko moment z Rena i Stimpiego, kiedy Stimpy ma niepowtarzalną okazję, by przekazać całemu światu swą niezwykle ważną wiadomość. Słuchajcie, Ren Stimpy jest taką kultową amerykańską kreskówką z lat 90, którą polecam każdemu. Historia kota i psa. I moment z przekazaniem, ja tu przerwam księcie Edwardzie, ja muszę po prostu opowiedzieć, tak, bo nie wszyscy to mają. Tak, nie ma co opowiadać, myślę, wiesz, bo to taki, ale to taki w trend był. Dobra, w trend, nie będę. Trend, żart sytuacyjny wręcz, bardzo taki lokalny może. Dokładnie. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Tak, nie nam zacząć. Ja też pozdrawiam, dokładnie. Właśnie, no to heretyczko, co z tym strachem? Co z tym strachem, kobieto? Co z tym strachem? Dokładnie, co z tym strachem? Skąd się bierze, tak? To jest pytanie. Dokładnie. Główne. Dokładnie, skąd się bierze? Tak spróbujmy wyrzucić te wszystkie rzeczy. Ja wiem, że i tak wszyscy to wiemy, ale jak tak powyrzucamy, to może przestaniemy się jeszcze mniej, to będziemy się jeszcze mniej bać. Terapia grupowa po prostu. A co? Ktoś to musi robić. Od tego są media. To jest prawdziwe oblicze medii, proszę Państwa. Po prostu media są od terapii grupowej, a nie od reklam. Chciałem przypomnieć. O to ja na przykład może coś powiem.
strach jeszcze się bierze może, tak jak mówiłem, że z myśli, jak myśli, ale z niewiedzy, czy inaczej. Może z zapomnienia, czym jesteśmy. O. W momencie, gdy wie się, czym się jest, no to już jaki tam może być strach? Jak jesteś wszystkim i niczym. No więc w tym momencie strach odpada, nie? No to nie ma się czego bać. No dobra, a co zrobisz, kiedy jesteś wszystkim i niczym, i wiesz, tak sobie stoisz, dubisz sobie w zębach, bo jesteś wszystkim i niczym, a za tobą nagle wychodzi taki duży jaguar. Głodny, dodam. I ktoś stoi przed tobą i właśnie jest... Wiesz, bo nie może nic powiedzieć, bo jak krzyknie, to jaguar skoczy, wiesz co chodzi, i robi takie dziwne ruchy, takie rękami, przypomina troszkę takiego klauna, tylko że bez makijażu, tak... Rozumiesz, co wtedy ze strachem? No nic, zdarza się. Nie, no, ale to jest jakiś taki, o innym strachu mówimy, o jakimś takim, wiesz, no zwierzęcym. No, czy... wrzućmy wszystkie strachy. Ja przypuszczam, że tematem audycji jest jakiś inny, taki bardziej egzystencjalny strach. Chyba. To też. Ale słuchajcie, myślę, że to jest ze sobą połączone właśnie. To jest może troszkę taka iluzja współczesnego świata, że staramy się rozdzielić taki strach właśnie przed zwierzęciem, które chce nas właśnie, no nie tyle nas, ile po prostu widzi obiad, a nie nas. My to sobie tam możemy, ale zwierzę po prostu widzi obiad. A strachem takim nawet, takim postegzystencjalnym. Wydaje mi się, że gdzieś to ma, no nie tyle nawet gdzieś, wydaje mi się, że to ma wspólny korzeń, że to pochodzi z tego samego miejsca i nie jest to do końca... Znaczy, nie jest to myśl, której się powinno bać. Strach jest częścią, znaczy może nie tyle strach, ile jest pewien rodzaj informacji. My to nazywamy strachem. Ale poczekaj, właśnie, strach i lęk. Czy nie są to jakieś takie subtelnie różne pojęcia? No właściwie można to tak nazwać, że strach i lęk. Z grubsza to jest to samo. Taki strach byłby tym bardziej takim zwierzęcym, a lęk takim czymś właśnie, no, wiesz... Z grubsza tak, no ale... Słuchajcie, mam tu kolejnego, będę powoli... Słuchajcie, jest... Witam antyszwedzie, także ja tu będę troszkę próbował was strzyc i wyrzucać po kolei. To nie ma kanapy, nie ma siedzenia. Bądź jak Pospieszalski normalnie. Witam serdecznie, chciałem się dołączyć do imprezy. Ja mam taką uwagę, bo jest coś takiego, że człowiek jest takim zwierzątkiem i jak nie będzie miał ciepła i jedzonka, to on umrze, tak? Więc jest taki strach, że człowiek tam wyjdzie sobie na zewnątrz tego domu i zaraz go tutaj wszystko tam pochłonie i w ogóle za niedługo umrzemy, tak? Ale jakby przepracowanie tego strachu i akceptacja tego, że jesteśmy śmiertelni, że no i właśnie też to, co mówicie, że jesteśmy częścią tego świata, jak się rozpadniemy na kawałeczki, to też będziemy w tym świecie i jakoś tak przerobienie tego w sobie jest takim fajnym sposobem na pozbycie się strachu, a takiej akceptacji dość takiej, ja wiem, właśnie nieuczestniczącej, a obserwującej. I to jest fajny motyw takiego wyższej takiej świadomości uruchomienia w sobie. No, słuchaj, jak to przerobiłeś sobie, człowieku? Wiesz co? Szałwia jeszcze. No, rozumiem. Rośliny. Od tamtego momentu zupełnie inaczej patrzę na to, co mnie otacza i polecam wszystkim. No tak, bo takie akcje są właśnie, no to jest zmierzenie się chyba z takim właśnie największym strachem. No. Strachem przed śmiercią. Ulala. Zabawy z roślinami, myślę, nie? No jest to gruba kategoria, no jest to rzucanie się naprawdę w nieznany, skok w nieznany. Jako, że jest potrzeba wyrzucania, to ja się wyrzucam, pam. Okej. Okay. Przed śmiercią, której raczej nie ma, nie? Ale tak ciekawie mówił i uciekł, no. No właśnie. On to nigdy nie wie, on to jak prezydent po prostu, nie, to kto był w Polsce, że nie wiedział, kiedy skończyć, kiedy zacząć. Poszedł w rośliny, na pewno. Na pewno, pognał w łąkę. Poszedł w rośliny. Dokładnie. Wyskoczył jak Filip z konopi. Dokładnie. Prawie tak. Po prostu wyskakiwał, tam sobie siedział. Słuchajcie, właśnie, bo Antyszwed po prostu poruszył kwestię, o której ja właśnie zmierzam dzisiaj, tu książę Edward mnie pewnie już tam wyręcza i bardzo dobrze, że chodzi o śmierć, o taki... granicę ostateczną. Mi się zawsze podobało w Star Treku. Zresztą jestem może nie tyle generacją, ile Star Treka, ile ostateczna granica kosmosu. Ostateczna granica Poznania. Przekroczyliśmy właśnie granicę Poznania, jak mówi każdy wyjeżdżający z tego pięknego miasta. Także pozdrawiam wszystkich mieszkańców Poznania. Przekraczamy granicę Poznania.
Tyle, że to jest śmierć pozorna, no. Znaczy, wiesz, no jest to, nazywamy to śmiercią, nie ma co, śmierć jakby ciała, się, no, wiesz, nie ma się... To nie ma nic wspólnego z tym, czym jesteśmy, nie? No nie ma chyba za bardzo. No ale słuchaj, ale jest z tym związany pewien lęk i jest to właśnie, no nie wiem, lęk i strach, granie, stąd się wywodzi. Ja tu zacytuję kolejną taką postać, która powiedziała bardzo ciekawą rzecz i zdaje się to był chyba, o ile się nie pomylę, Terence McKenna, który kiedyś powiedział, że największym problemem ludzkości jest to, że, znaczy boi się tego, że jest więcej niż mniej. I to jest ten strach, że po prostu jest więcej niż mniej. Ale wiesz co, właśnie tutaj się z tym nie zgodzę. Co masz na myśli? Co miał McKenna i co ty masz na myśli, że jest więcej czegoś? Że cały świat jest wypełniony wszystkim dookoła, że tu jest tyle rzeczy dookoła, że jest po prostu, zawsze są jakieś byty, które się gapią na ciebie, ty po prostu nie jesteś nawet tego świadomy. Ale zawsze jest coś. Wszystko żyje dookoła, wszystko jest żywe. Tak troszkę w taki sposób bym to określił. I właśnie z tego powodu... No tak. Ja już się zgodził z tym. I właśnie, wiesz, sobie, bo nam się... My sobie tak wyobrażamy bardzo, każdy ma taką bardzo z grubszą orientację wszechświata w głowie. Mhm. Na co dzień widzimy powietrze, które jest dla nas entropią od przedmiotu do przedmiotu, bym powiedział. Właśnie, bo chciałem się... Bo tu, słuchajcie, tu mamy heretyczkę i jakby, nie wiem co... Heretyczka, makabry. To ja poproszę o imię. Może... Heretyczkę z papierami mamy. Słuchajcie, ja poproszę o refleksję, bo jak nie ma refleksji, to ja wyrzucam po prostu. Wyrzucam, nie ma mi tu siedzenia na kanapie. Nie śmielaj. Ja próbuję zebrać, wiesz, uwagę, próbuję pomóc zebrać uwagę. Przebić tą, wiesz, przebić tą szklaną ścianę. Zebrać uwagę. Wiadomo, że kobiecie ciężko się przebić w tym patriarchalnym świecie, ale prosimy, śmiało. Dokładnie. I nic. No ja nie wiem, co robić. Dobra, to ja po prostu wyrzucam, proszę pani. I proszę dzwonić po prostu później. Śmiało i proszę mi nie milczeć następnym razem. Trema, jakaś trema. Musiała zjeść heretyczkę trema po prostu. Dokładnie, to ja rozłączam, żeby mi tu nie było tłoku, nie przerywało Skype'a. Muszę pamiętać o jakichś technicznych rzeczach, także nie mogę mieć wszystkich naraz, chociaż bardzo bym chciał. Także słuchajcie, bądźcie na słuchu, ja was rozłączam. Okej, witam NTNS, witam ponownie. No, pozdrawiam. Słuchaj, ja tak a propos tej kwestii formalnej, co mówisz o, że heretyczka być może... Trzeba byłoby ją jakoś w jakiś inny sposób zachęcić, żeby coś powiedziała, bo no, jest, dziewczyna jest nieśmiała może tak. No ale... Zdominowana przez tego pana, co tak... Wrzeszczy do mikrofonu, jasne. Tak, ale tu jest, tak powiem, plus dla tego pana, bo tu moja druga połowa siedzi też się nie odzywa, ale mówisz, że pozytywnie, bo słuchamy twojej audycji tam już nie od... Dzisiaj słuchamy pewnie od końca świata, a może jeden dzień wcześniej, tak? Taka nowa... Świecka tradycja. Tak, świecka tradycja. Karpinka jedziemy złowić, wiesz, nie? Bo dzisiaj tak, żeśmy oglądali jakieś tam takie stare, że tak powiem, barei też, tak, wiesz, no. Trzeba sobie przypomnieć, nie? Jak było kiedyś, jak jest teraz, ale powiem tobie a propos tego, co zadałeś pytanie, no tego strachu, to myślę, wiesz, ten strach się rodzi w momencie, gdy ktoś zaczyna być świadomy, wiesz. Faktycznie dzieci nie mają strachu, bo zauważyłeś pewnie, jak mówiłeś o tym, że kto... Dokładnie. Przerwali mi. No. dobra, żartowałem. No ja też jestem akurat tym człowiekiem, który miał tą możliwość wychowania dzieci. No dzieci niestety już są takie, że... Już niestety dorosły. Znaczy, jakby mnie ten pierworodny palnął, to pewnie bym bleciał tak długo, że musiałbym ze sobą śniadanie zabrać, nie? Takie no, urosły. Takie urosły, ale wiesz co? Ja pamiętam te momenty właśnie, gdzie to jest taka mała istota, nie? Wiesz, takie malutkie tam. Moja córka była tak jak moje przedramię i tak wiesz, no człowiek jest, no z wiekiem człowiek no, dziadzieje, tak ci powiem. W sensie takim, że wiesz, wspomina tam jakieś tam rzeczy, ale ja jestem takim, wiesz,
No taką przekorą, kurczę, bo pomimo swojego wieku, to ja kocham te nowinki i tak, wiesz, jak się pojawia coś nowego, to ja, kurde, jestem taki, wiesz... Taki, no dobra, dobra, ale co z tym lękiem, bo my tutaj... No właśnie, no i mhm. Wiesz co, ja myślę, że ten lęk w tej chwili się... On chyba tak potęgowo idzie w górę w momencie, jak zobaczy, odpalasz jakikolwiek, nawet te portale, które mm-hmm. są jakieś tam alternatywne niby, a tam widzisz, tam jest tylko tak, czytasz informacje NSA, bla, 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 tu cię szpiegują, tu za chwilę będziemy mieli komunistów, czyli Chińczyków na Księżycu, tu wiesz, tak, ostatnio było w Londynie, że Chińczycy wykupują wszystko. Tu, wiesz, tak, tak. No, rozumiesz, o co chodzi. Fabryka, nie? Strachu. Dokładnie, fabryka strachu chyba sobie, wiesz, zmieni nika właśnie na czacie. Ale powiem tobie tak, chyba faktycznie trzeba odejść. Wiesz, byłem 2 dni temu, poszedłem, to niedaleko mam taki mały parczek i słuchaj, tam żyją papugi. Bo tak, słuchajcie, bo w Londynie żyją papugi, to jest, jakby ktoś nie widział, to jest normalne w tym mieście. Tak, widziałem osobiście, tak. Pomarańczowe, no. Żółte, różne kolory. Naprawdę w Londynie mieszkają papugi w parkach. I wiesz, poszliśmy. Widzieliśmy zielone, co prawda, no. Natomiast one żyją tutaj, są cały czas i ja zauważyłem nawet, jak zacząłem oglądać, gdzie one tam uciekają. One uciekają właśnie w takie miejsca, gdzie jest więcej liści. Wiesz, jak jest jesień, liście opadają. Natomiast są takie rośliny, bo tu rośliny są z całego świata. No i te zwierzęta po prostu mykają. No i ja powiem tobie tak, że tu jest miliony ludzi. Byłem wczoraj w centrum i tak ci ludzie mnie mijali. I powiem tobie, że taka ta energia była dla mnie. Wolę oglądać zwierzęta, muszę ci powiedzieć. Że nie wiem. Znasz pewnie to pojęcie, że nie ma momentu, mhm. gdziekolwiek jesteś na ulicy w Londynie, o jakiejkolwiek porze, 3, 4, 5 w nocy, zawsze ktoś na ciebie patrzy. I to tak właśnie, dlatego tak zawsze... Są oczy jakieś, nie? A poza tym te elektroniczne naokoło to już jest, wiesz, nie? To już jest po prostu przegięcie. No i myślę, że chyba może byłoby dobrze, żeby gdzieś tam może w ocean zanurzyć się. Ale tam słyszałem też ostatnio, że już NSA i tam Amerykanie chcą zrobić takie jaja, że będą jakieś takie, to są, jak to się nazywa, no podwodne drony. Tak, tak. Tak. Ale to też taka psychoza jest troszeczkę jakby... Jest psychoza, wiesz, ale ja powiem tobie tak, poszedłem właśnie 2 dni temu i zobaczyłem, jak tutaj, z uwielbieniem fotografowałem sobie wiewiórkę. Kurczę. Wiesz, wdzięczne, zobaczy, wdzięczne, wie, leniwe, wiesz, po prostu zapominała się zwierzątką. Zobacz, ona je jak człowiek. No wiewiórki są generalnie takie, no, wiesz, nieźle zorganizowane. Powiem lepszy numer, wiewiórki są tak zorganizowane, że są, jak jakiś naukowiec stwierdził, że one mają bardzo duże problemy z pamięcią. I jak robią sobie zapasy... To jest prawda. I jak robią zapasy, to zakupują, to robią sobie tak około 15, 20, 30 norek w paru różnych drzewach, po prostu licząc na to, że i tak nie będą pamiętały, przez przypadek wpadną na jedną ze swoich po prostu przygotowanych norek. A teraz wjadę w twój... To są ogrodnicy. A teraz wjadę w twój temat, bo ostatnio mówiłeś właśnie w ostatniej dokładce na temat CIA i tam, wiesz, tej kasy schowane i tak dalej. Obejrzałem taki, to, jak to się nazywało, Two Guns, czy coś takiego, taki tam hollywoodzka, tak powiem, produkcja, no ale tam było dokładnie pokazane, jak ta kasa jest chowana przez CIA i oni twierdzili, że 7% tylko biorą od tych mafii tam Meksyk i tak dalej. Rozumiesz, co chodzi, nie? Rozumiem, ale zostawmy to, bo to dokładkowe tematy, nie po prostu, nie plańmy. Dzisiaj jest ostatni dzień, możemy mówić o wszystkim. Także pozwól tym, że tak powiem, twoim stałym... To jest pierwszy, no może nie ostatni, to jest początek roku. Myślę, że o 6 się nie, do 6 chyba nie, myślę, że powinieneś do 12, jak do południa. Tak, tak, jasne. I kolejne 3 dni jeszcze, Ja poproszę jakoś tak parę kilogramów amfetaminy po prostu i będę jak niemieccy żołnierze pod Stalingradem po prostu, tak, w czołgach po prostu. Przez tydzień będę siedział bez snu. Ale to, wiesz co, blisko masz. Dokładnie, samolotem... Tak, tak, dokładnie, bardzo blisko. A słyszałem, że ostatnio, że tak powiem, już Amerykanie wychodzą z Afganistanu, to pewnie będą jakieś ślepe przerzuty tutaj. Tak, tak, dokładnie, może coś się pojawi na rynku, także spoko. Nic, no ja się wyłączam i tak powiem, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam nawzajem. To była najmniejsza telewizja na świecie, ntns.info. Zapraszam wszystkich serdecznie, jak chcecie odwiedzić. Ja przypominam, że słuchacie hiperprzestrzeni w Radiu na Fali, która jest retransmitowana w Radiu Paranormalium.
Ja oczywiście jestem na czacie Radia na Fali, radionafali.com, zakładka czat. I właśnie przypominam, żebyście wspierali, sponsorowali audycję. A ja chciałem podziękować wszystkim sponsorom, którzy wspierali tę audycję przez ostatni rok. Peace and love, moi drodzy. I wracam do tematu, którym jest miłość właściwie i strach. Dwie takie główne rzeczy właściwie. Jedno dyktuje drugie. Szczęście właściwie i strach, no bo to jest dokładnie no, szczęście z miłością w sumie. Ja tak chciałem o tych dzieciach troszkę, bo tam NTS zaczął i tak wspomnieliśmy na początku właśnie, że małe dzieci jak się rodzą są zawsze szczęśliwe i nie ma z tym problemu. Dziecko jest nieszczęśliwe, jak czegoś brakuje albo coś go boli. Jak później dorastamy, to się uczymy być po prostu nieszczęśliwi tak zawodowo. Taki zawód mamy po prostu, sobie wybieramy. Tak jak włoscy piłkarze. Mówisz? No trochę tak. No w sumie tak. Ajajajaj, jak mnie kopnął w kostkę. Ajaj. Ale chciałem wrócić, słuchajcie, do kwestii śmierci, bo to jest istotna rzecz i myślę, że nigdy od tego nie uciekniemy, że to jest takie granica ostateczna odczuwania świata przez sensory takie fizyczne. No tego się będziemy pozbywali, jak będziemy przechodzili przez tą granicę, tego odczuwania świata przez te zewnętrzne sensory zwane rękami, nogami, oczami i wszystkim tym. No i zostaje nam kwestia tego lęku, prawda, dziwnego, który gdzieś tam się czai, wszyscy się zastanawiają, taka fabryka strachu, prawda, dookoła i nikt nie chce za bardzo poruszyć tematu, że to jest lęk przed tym, że jest za dużo, przynajmniej taka jest moja opinia, tu się zgadzam absolutnie z Terence'em McKenna, że po prostu tego jest dookoła tyle, jakby gazety zaczęły o tym pisać, no to nie wiem, czy świat by zwariował, ale zrobiłby się na pewno ciekawie. Chyba rząd... Nie, wiesz co, chyba nie do końca tak jest. Mi się wydaje właśnie, że lęk jest właśnie, bo tu mówisz o śmierci, nie? No bo powiedzmy, że ludzie po prostu uważają siebie za ciało fizyczne, nie? Czyli w momencie, gdy ciało się kończy, no to kończy się życie. Wiesz, no tutaj jesteśmy w połowie ciałem fizycznym, tak? Że to nie jest taka kwestia, że tam, że to jest taki abstrakt. Tu jesteśmy, wiesz, fizycznością, także kończy się połowa z nas. Tak czy siak, po prostu nie kończymy się cali, tylko kończy się interfejs. Może jakiś aspekt. Kończy się interfejs, z którym doświadczamy całego życia, interfejs, z którym odczuwamy, interfejs, z którym się po prostu uczymy, wiesz, organizować miłość, organizować wszystkie rzeczy dookoła. No tak, ale jeżeli człowiek myśli, że jest tylko tym ciałem i tu się kończy, no to jeżeli jest, powiedzmy, koniec, nadchodzi, no to jest totalny strach, tak? Że to już jest koniec. I to jest nieistotne sobie, czy on... Strach jest chyba właśnie zanim jest ten koniec. Dokładnie. Jak już jest koniec, to nie ma się czego bać, to już trzeba. No tak, tylko... no. Mleko rozlane już. Oczy jazda. Dokładnie. A strach jest, że właśnie z tego chyba, że... No nie wiem, że właśnie zanim się to wszystko stanie, przecież się boimy, nie? No, pewnie, racja. Mhm. Czyli frasujemy się na zaś, krótko mówiąc. No więc dokładnie. To jest jak zbieranie, jak kredyt po prostu. To jest intelektualna wersja, słuchajcie, brania kredytu na 30 lat. Zgadza się. Dobra tutaj analogia. Słuchajcie, są takie, ja znam takie koncepcje, że są takie historie na przykład mówiące o tym, że powinniśmy się tego wyzbyć, że nasza materia jest w ogóle generalnie awaria, że w ogóle, że powinniśmy, no nie wiem, powinniśmy tutaj wręcz doznać jakiegoś duchowego oświecenia takiego ekstremalnego i w ogóle zapomnieć o materii wręcz. To jest dla mnie troszkę szaleństwo i to się też nakłada trochę na taki strach z drugiej strony, bo to jest trochę tak. Grupa przerażonych z lewej, grupa przerażonych z prawej i jak się spotkają, to co się dzieje? Panika, bo zna swój widok. Są jak te dwie postacie z kreskówki, albo jak ta jedna postać z kreskówki, która nigdy nie kumała. Tak poszedłem i sobie przemyślałem pewne rzeczy. Dokładnie. To ja skończę, poczekajcie. A propos lęku, nie? I na przykład sobie wyobrazić jakoś taki lęk. No jak wyobrazić, to troszkę to takie spotkanie takich dwóch grup, wiesz, trochę jedna przerażona drugą. Jedna nie chce zauważyć materii. Nie, to ja... Ustawka. Nie, to zupełnie inaczej. Musisz sobie wyobrazić, że idziesz w publicznym miejscu i dopada cię sraczka. I teraz ten twój największy lęk to jest tej samej wartości, co jak puścić bąka. I teraz czy puścisz tego bąka, czy nie? Jakie będą konsekwencje? Tak. Jamon! Jeżeli przeskoczysz to już w
głowie, to mówisz, nie, no to kurde, nie takie rzeczy mogę przeskoczyć. Mam to płaszcz. Największy lęk. Mam długi płaszcz. I don't know, man. No jest to taka opcja, jest to opcja. Ale to prawda, bo to jest jakby takie, wiesz, bardzo brutalne. Nagle, co się stanie, kiedy nawali fizyczność w takim aspekcie, no nagle się okaże, że nic nie kontrolujesz, nawet tak najbliżej siebie, bo to no, najbardziej to straszne najbliżej. Ale to lęk się pojawi w momencie, jak o tym myślisz, bo jak przestajesz o tym myśleć, to musisz zacząć w ogóle się skupić na tym. Dokładnie, zobacz, w obecnej chwili nie ma lęku. Nie ma miejsca na lęk. W obecnej chwili. A obecna chwila jest tylko wtedy, gdy nie ma myśli. Jakichkolwiek. Ale ja myślę. Ale ja myślę. Problem. To jest twój problem, stary, to se myśl. Ale jestem okej, ja lubię te myśli, wszystko jest nice. One po to ale są. Ty nie myślisz, bo nie ma żadnego ja. Więc ty nie myślisz. Proste. I don't know, to jest, słuchajcie, jest taki koleś, który ma takie refleksje na temat, na bardzo podobny temat, mieszka w Londynie, nazywa się Tony. Ale to nie tylko o Tony, słuchaj, jest... I to jest, ja się z tym absolutnie nie zgadzam i to jest takie dla mnie, to jest taki fake, to jest takie fałszywe dla mnie, absolutnie. Nie, to nie jest fake. Rozumiesz? Niestety, nie jest fake. To nie jest, znaczy dla mnie to jest absolutnie fake, to tam wiesz. No okej, dla ciebie jest fake. Rozumiesz? Ale słuchaj, ale... To nie tylko Tony, tam jest mnóstwo ludzi. Być może, ale ludzi, słuchajcie, o co mi chodzi z tą historią, bo ja ciągle tak nawijam do tego, co zauważył Terence, że tego jest po prostu masę. I tak opowiem o doświadczeniu takim zwyczajnym, o doświadczeniu między innymi z Salvio Divanorum, że to doświadczenie jakby otwiera inną percepcję rzeczywistości. Nagle jakby rezonans nasz znika i widzimy troszkę więcej. Nagle się okazuje, że tych bytów dookoła jest więcej, że każdy z bytów ma swoją własną świadomość, wszystko realnie działa i wszystko jest okej. I że wszystko sobie myśli ze sobą. To nie jest tak, że to jest takie, wiesz, wyprane z jakiejkolwiek myśli. Balans moim zdaniem jest oszustwem, iluzją. To jest brak zrozumienia idei, w jakiej funkcjonuje rzeczywistość. No ale słuchaj, ty mówisz o jakichś bytach, co mają osobowość i tak dalej, to jest iluzja. Ale ja też mam osobowość, nawet jak tu zniknie ta część osobowości, która jest związana częściowo, determinowana przez moją fizyczność w tym ciele, to ja dalej tam, wiesz, tam gdzie polecę, będę miał tą swoją osobowość, tego swojego, wiesz, tym kim jestem. Mogę? Dalej. Ale proszę co bardzo. Do tego mają koniki pony tak w ogóle, no. Właśnie. Przepraszam. Witam w Szwedzie ponownie. Ja akurat jestem przeciwnikiem tej teorii, że właśnie gdzieś tam polecimy i jesteśmy oddzieleni. I moim zdaniem właśnie jesteśmy bardzo w tym świecie i jesteśmy jego jakby wynikiem, ale jakby nie o tym chciałem powiedzieć, bo gadałem sobie teraz z siostrą i ja dałem taki komentarz na jej Facebooku i on świadczył o tym, że się nie znam na technologii i w ogóle błąd w rozumowaniu wielki, nie? I tak sobie pomyślałem, że mam to gdzieś, bo... Ja już tyle jakichś błędnych komentarzy i tyle razy się ośmieszałem, że wiecie, że jeden raz więcej nie zaszkodzi, więc tutaj jakby ten strach znika i pomyślałem, że jakieś sięgnięcie jakiegoś takiego dna, jakieś pogodzenie się w ogóle z wadami i coś takie, to fajnie robi na pozbycie się strachu i tak samo też z rzeczami materialnymi, nie? Że jak człowiek się od tego jakoś tak odizoluje, pomyśli, że to jest mało ważne, że może być goły i wesoły, a może to mieć, a może nie mieć i tak, no, to jest dobre recepty na strach, myślę. No zdecydowanie. Znaczy po prostu nie przywiązywanie się do przedmiotów, nie? Przedmiot jest... Ale jakiś... też właśnie to wcześniej, co mówiłem o ocenie innych, nie? Że pogodzić się z tym, że jest się, jakim się jest i jakoś nie... Słuchajcie, panie, wracamy do tematu, do tematu. Do usłyszenia później. Do usłyszenia później. Książę Edward, także teraz jest nas już mniej, także przypominam, że tematem jest rozmowa o tym, o szczęściu, o lęku, o tych dwóch ciekawych drajwach cywilizacyjnych. Myślisz, Mapecie, że brak lęku to już jest szczęście? Znaczy, bo ja wiem, że jakby jest się w stanie osiągnąć taki wewnętrzny spokój, ale też... powiedzmy, potrzebne jest jakieś takie spełnienie, nie? I jednocześnie, jeżeli masz w sobie ten jakiś taki spokój, to jednocześnie, kiedy człowiek jest spełniony, albo kiedy jest mu niedobrze, to wtedy to wszystko traktuje z takim dystansem i nie wiem, czy właśnie w to nie przeszkadza w takim pełnym spełnieniu. Nie wiem, jak myślicie? To się tam pojawia, jak nie myślisz, to jaki właśnie będziesz miał stosunek do koników pony? Czy to będzie strach, zachwyt, czy cokolwiek? Musisz o tym pomyśleć, żeby to powstało. Jak nie... to dla ciebie to jest i tak nieważna informacja. Ale nie, patrz, jeżeli mam taką obojętność, powiedzmy, oświeconą, nie? Ale to nie jest obojętność, ty wszystko widzisz dokładnie jak jest.
No bo dobra, jeżeli widzę jak jest, no i jestem, ale nie, moim zdaniem właśnie to polega na pewnej rodzaju obojętności, że jeżeli powiedzmy pragniesz A i dostajesz tą rzecz A, no to wtedy jesteś zadowolony, a jak pragniesz A, a dostajesz B, to jesteś niezadowolony, nie? Ale jeżeli wyrobisz sobie w taki mechanizm, że widzisz te rzeczy, jak ty działasz, jak działają twoje pragnienia, no to stajesz się jakoś zdystansowany wobec tego. I czy w takim razie... Nie możesz się stać zdystansowany, przecież no to się dzieje tylko, co może się stać. Nic więcej się nie zdarzy w tym momencie, co może się stać. No wiem, ale czy świadomość tego nie sprawia, że właśnie akceptujesz to, co się dzieje, a jednocześnie jakoś mniej jesteś w to życie zaangażowany, no mniej to montarka. Chcesz pomyśleć o świadomości, żeby ona się pojawiła. Jak o niej nie myślisz, to ona po prostu jest. Ja się zgadzam z tą ideą, że można sobie po prostu wymyśleć myśl. Po to jest ta cała maszyna, którą mamy właśnie tu i teraz, żeby tą myśl skonstruować, żeby w ogóle korzystać z tego, że to jest, że to w ogóle funkcjonuje i działa. A nie myślisz, że ona właśnie sama przychodzi do ciebie i ty ją tylko odbierasz, a nie właśnie kreujesz? Ty jej nie kreujesz, absolutnie, nie ma takiej opcji. Możesz sobie nawet to sprawdzić. Właśnie, jak mówicie, że właśnie człowiek jest odbiornikiem jak antena, to właśnie skąd ten pomysł, żeby kreować myśl? Można tylko ją przyjąć i jakby po... Ja to sam z siebie widzę, jak czasem na przykład mam wenę tak zwaną i czasem mi różne rzeczy przychodzą. Mam taki okres, że na przykład jestem bardziej twórczy, a potem nagle przełączam się na zupełnie inne sygnały i już mi to do głowy nie przychodzi, więc to jest dość ciekawa sprawa. Powiem tak, myśli przychodzą i odchodzą, to jest po pierwsze. Po drugie, można sobie to zobaczyć w pewien sposób. Czy na przykład za 5 minut będziesz wiedział, o czym będziesz myślał? I czy jest jakiś moment, w którym decydujesz o rodzaju myśli? Czy jest ten moment? Czy to już no jest nie, powtarzam? Ale jakby jestem w stanie przewidzieć, że wtłoczenie się w pewne warunki, na przykład pójście do jakiegoś miejsca, wywoła we mnie pewne myśli. Tak. No, zazwyczaj tak się dzieje, że jak na przykład... No to te myśli, wiesz, te myśli przyjdą do ciebie, ale ty ich nie kreujesz. Ja troszkę przytnę tą dyskusję, bo dla mnie to jest, nie chcę nikogo obrazić, ale troszkę taki jałowy, tak, jałowa dywaga, ekstremalnie jałowa, bo to jest troszkę tak jakby... I powiem o co chodzi, dlaczego jałowe i dlaczego bez sensu. To jest jedna z, według mnie oczywiście, to jest jedna z największych pułapek, którą teraz jakby wpada dosyć sporo ludzi, wymyślając sobie taką pozę dystansu do rzeczywistości, pozę nieustannego balansu. Nie ma czegoś jak balans, jest tylko ruch w naturze. I to jest, to, no bo to jest, tak natura funkcjonuje, po prostu wszystko jest w ruchu. Nie ma czegoś jak balans, że 50 na 50. Moment, kiedy jest 50 na 50, to jest moment, kiedy jesteś martwy. Nie ma takiej opcji normalnie. Ale nie sądzisz, że to wszystko się tak przelewa, tak? Ty mówisz, Mapecie, że płyniemy tam w jakimś kierunku, tak? To czy nie może być takiego momentu w twoim umyśle, że właśnie te siły się przez chwilę zrównoważą, nie? Jest cisza na morzu. Ja wiem, to nie musi być martwe. To znaczy, że jestem martwy. To znaczy, że akurat w tym momencie moje serce nie zabije. To każdy lekarz ci powie, każdy kardiochirurg. Moment doskonałego balansu w rytmie ludzkiego serca, to jest moment, kiedy masz zawał. Kiedy twoje serce idealnie bije, w trakcie medytacji, jak się uspokoisz... Absolutnie nie jest równy. Sprawdź sobie EKG, zobaczysz, że nie ma nic wspólnego z balansem. Moment, kiedy twoje serce ma idealny balans, kiedy kiedy masz od piku do drugiego piku równy dystans, mierzony dosłownie co do milisekundy, to jest moment, kiedy lekarz patrzy na ciebie i mówi, stary, masz przez sobą minutę życia, właśnie schodzisz na zawał. Rozumiesz, i każdy ci to powie. Pomyśl sobie, jak ale wszystko w twoim... Z rozmaitych kategorii. Wiesz, dlaczego ludzie stają pierdolce na przykład w biurach? Bo pracują równo przez 8 godzin. Po prostu masz taki schedule, masz po prostu ten swój grafik. Człowiek nie jest skonstruowany, wiesz, do funkcjonowania w grafiku. To jest proste, elementarne. Nie ma czegoś jak balans, nie ma czegoś takiego. Dlatego każdy ma inny rozmiar, na przykład buta. Każdy ma. To jest dokładnie to samo, dlatego każdy ma inną porę, o której jego mózg jest aktywny, rozumiesz? Ja wiem, ale teraz jakby nie odniosłeś się do tego, co ja powiedziałem, tylko wypowiedziałeś swoje schematy myślowe, które masz. Tam. Oh man, ale posłuchaj, to jest, daje ci proste, naukowe, medyczne dowody na to, że nie ma w naturze, nie ma czegoś jak balans, rozumiesz? A ty jakby potraktuj to jako dowód naukowy, a nie jako
jako, wiesz, jako jakąś imaginację, bo to jest coś, co możesz sobie zmierzyć. Iść do lekarza, sobie zmierz puls i szukaj, stary, szukaj sobie teraz w tym pulsie, innego, wiesz, prawidłowości. Innego, zobaczysz. Co innego niż balans. Wyjście ponad coś. Powiedzmy, postawienie się ponad pewnymi kategoriami w głowie i nie, mi się, to daj mi skończyć tą moją myśl, bo jakby, dlaczego wydaje mi się, że to jest wszystko bullshitem i że to nie działa w ten sposób, bo dlatego masz taki receptor, taki interfejs do odczuwania tej rzeczywistości właśnie po to, żeby nie być taką po prostu bezrefleksyjną, bezczuciową kukłą. Rozumiesz? Tudzież bytem, który, wiesz, tak wpadł na zasadzie, okej, dobra, jestem, popatrzę i znikam. Rozumiesz? Nie po to jest ten cały set dookoła, nie po to jest ten cały setup, ta cała historia, żeby się od niej dystansować. Jeżeli się zaczniesz dystansować, to się niczego nie nauczysz. Rozumiesz? To jest trochę tak, jakbyś, jak chcesz się nauczyć czegoś o lesie, to się nie nauczysz oglądając las z zewnątrz. Jak chcesz się nauczyć grać na fortepianie, to nie nauczysz się po prostu oglądając fortepian z zewnątrz. Po prostu musisz usiąść i grać. Rozumiesz? To jest zlecenie ponad las w helikopterze, taki widok, że jesteś w stanie zobaczyć z zupełnie innej perspektywy. Ale co tak ci sam... z tego, ale coś z perspektywa, skoro no. nie masz, skoro nie odczujesz, nie dotkniesz drzewa, nie, jakby nie odczujesz tego lasu, a jakby na a cała zabawa polega na się nauczyć, jak ten las się rozwija na przestrzeni. A no, man, ale to jest nauczyć się. I co z tego? Co z tego, że się nauczyłeś, no. skoro ty dalej tego nie wiesz, skoro dalej tego nie rozumiesz, masz informacje, ale nie odczuwasz. Proszę o łożyskę, bo nie chcę was stracić, ja chciałbym zapalić. To ja cię rozłączam, ty iść palić się, to się nie będę żadnego takiego przełączania. Ale patrz, jeżeli jesteś zaangażowany w coś, ja włączam pana. To nie jesteś w stanie spojrzeć na to jakoś właśnie obiektywnie. Ale właśnie, słuchaj, ale ja właśnie chciałem tutaj się zastanowić, skąd się bierze po prostu trefny pomysł na obiektywizm. Ja to cały czas powtarzam, że wymyślił to dokładnie, tą głupotę wymyślił facet, który twierdził, że Ziemia jest płaska. Tylko historycy nie powtarzają, że to jest dokładnie ten sam koleś, który dokładnie w tym samym traktacie napisał, że Ziemia jest płaska i dlatego wszystko jest obiektywne. I to właśnie w tym jednym traktacie jest opisane, dlatego wszystko jest obiektywne, bo jest płaskie, bo się dzieje na jednej planecie. To jest bullshit. Rozumiesz, ktoś zapomniał ci dopisać drugiego zdania i wszyscy dorastaliśmy w tej sytuacji, że nie było tego drugiego zdania. Wszyscy wzięliśmy za pewnik jakąś ekstremalną bzdurę. Nie ma czegoś takiego. Nie ma, dlatego ci podałem przykłady z natury, że nie ma czegoś takiego w naturze. Jeżeli pójdziesz, weźmiesz sobie centymetr, linijkę, cyrkiel, cokolwiek do mierzenia i zaczniesz zegarek, cokolwiek do mierzenia i zaczniesz mierzyć naturę, to nigdzie tego nie znajdziesz. To jest fenomen, jakby opierasz się, szukasz czegoś... Z naszych poprzednich dyskusji wynikła taka podstawowa różnica w naszych postawach, że ty jesteś bardziej za takim odczuwaniem świata, a ja za tym, żeby go jakoś tak poznać i skategoryzować. I myślę, że no nie wiem, no i się nie porozumiemy na tej płaszczyźnie, bo jednak ja cenię ten swój sposób poznawania i ty cenisz swój, więc... Ja po prostu nie wierzę w obiektywizm, jakby co jest, w jaki sposób jesteś obiektywny. Tak, nigdy nie będziesz obiektywny, bo nie będziesz nigdy mną. Ale przywiązałeś się bardzo emocjonalnie do słowa. Ale nie, to jest znaczenie tego słowa, że nigdy nie będziesz obiektywnym człowiekiem, ponieważ nigdy nie będziesz oczami innych ludzi. Ale to jest zwykła... Ja tak wiem, że nie będzie obiektywny człowiek, ale chodzi mi o, wiesz, pewien analityczne, szersze spojrzenie na pewne zjawiska, które... Ale czego się boisz? Ale skąd ten strach przed emocjami, słuchaj? Skąd ten strach przed emocjami? Skąd ten strach przed tym, przed empatią? Dlaczego to kategoryzowanie? Skąd się to ale właśnie bierze? Myślałeś nad tym? Niech one sobie będą, ale to na wszystko jest czas. Jeżeli chcesz się nad czymś zastanowić, to wtedy dobrze nie mieć tych emocji w sobie, a po prostu siąść i wtedy coś analizować. Bo na przykład jeżeli chcę swoje poprzednie zachowanie, czy coś zrobiłem, tak? Chcę sobie to przeanalizować, to dobrze nie być w trakcie emocji mi wtedy towarzyszących. Znaczy, dobrze mieć, powiedzmy, ich ślad w sobie, żeby je jakoś tam poznać, tak? Ale żeby one to mnie targały, więc... Ja myślę, że strach się bierze stąd, że nie wierzymy swoim własnym emocjom, nie dowierzamy. Że próbujemy kategoryzować, próbujemy wymyślać system, próbujemy to opakować, próbujemy to okiełznać, zamiast zwyczajnie zaufać. To jest problem związany moim zdaniem też taki w ogóle globalny, bo to jest jak się przyjrzysz na problem ze współczesną ekonomią. Tak naprawdę zaoraliśmy zaufanie do siebie nawzajem i dlatego to wszystko zdechło. To na tym się to opiera i jakby każdy system, każda próba jakby budowania
dodatkowego interfejsu. Nie musisz, ja na przykład nie czuję się w potrzebie jakby posiadania interfejsu. Sam jestem interfejsem, także interfejs do interfejsu wydaje się kompletną abstrakcją. To już jest patologia, rozumiesz? To jest trochę jak próba robienia jeszcze lepszego masła z masła. Rozumiesz? Próba robienia bardziej maślanego masła z maślanego masła. Nie da się już więcej, nie wyciśniesz już więcej. To już jest iluzja. Rozumiem to tak, że z tą ekonomią chodzi ci o to, że gdybyśmy sobie zaufali, siedli i zrobili tak jak trzeba, to nie potrzeba by tych różnych instrumentów, które nas powiedzmy tam nie wolą. Ale dokładnie, tak zwyczajnie po prostu. Otóż to, zwyczajnie. Sam mówisz o tych wszystkich zerach na kontach i to też się opiera w dużej mierze na zaufaniu ludzi do tego systemu, który w gruncie rzeczy jest przeżarty jakimś tam kłamstwem. Tak? No. To jest jakieś zaufanie. Wiesz, żeby tego nie rozmywać, chodzi po prostu o kwestię zaufania, zwyczajnie kwestię zaufania. Jeżeli budujesz system do interfejs do interfejsu, to znaczy, że po prostu nie masz zaufania do swoich emocji, że coś jest nie tak, że taka jest moja opinia. Ja ze swoimi emocjami, jeżeli mam brak zaufania, to znaczy taki, wiesz, jeżeli zaczynam próbować być nie człowiekiem, tylko robotem, czyli operować według jakiegoś systemu operacyjnego, zamiast moich po prostu emocji, odczuć, tudzież intuicji, bym powiedział, mojego ducha, no to znaczy, że awaria, rozumiesz, że do lekarza muszę iść. Co sądzisz, bo patrz, witam tu rewolucjonistę. To chyba najfajniej w ogóle pasuje do takiego życia uczuciowego damsko-męskiego, jeżeli tam podążasz za tymi swoimi uczuciami, co nie? Tylko, że jak to, co byś powiedział w sytuacji, kiedy twoje emocje ci mówią dwie przeciwstawne rzeczy? To co, jesteś jakoś niewyregulowany, czy wadliwy? Myślę, że niewyregulowany. I co, przepracować? Przepracować to dokładnie. Najlepiej na psychodelikach. Ja polecam na substancjach psychoaktywnych, tak, tak. A słuchaj, ja ostatnio na, nie wiem, kojarzysz LSD i Allat? Takie lizergamidy podobne do LSD. Kojarzę, ale nie używałem nigdy. No, także miałem strasznego bad tripa i takie poczucie, że ktoś mnie, kurczę, resetuje, wiesz, ten taki wyładowania w głowie, nie? Takie ostre, ale powiem ci, że pod względem życia bardzo, bardzo było to takie, no wiesz, bo ja zawsze bad tripy są mocno wartościowe pod względem właśnie przemyślenia sobie różnych swoich w życiu spraw. Ja w ogóle nie nazywam tego nawet bad tripami, to jest po prostu jest taki gruntowny obraz rzeczywistości, czasami po prostu mało ciekawy, bo po prostu no... To, co nas spotyka dzisiaj, jest dokładnie tym, co zrobiliśmy wczoraj, jak mówi stare powiedzonko, i tu się wszystko zawsze zgadza. A nie sądzisz, że właśnie im człowiek ma więcej problemów, to tym silniejszy powinien te używki stosować? Bo na przykład być może właśnie ci ludzie, którzy tak, wiesz, siedzą w te 8 godzin i tak i piją tylko ten alkohol, to właśnie może oni mają na tyle poukładane w głowie, że są w stanie to jakoś znieść, nie wiem. A no, man, nie widzę tego dookoła. Nie wiem. Wiesz co, rozglądam... Ja znam ze środowiska takiego psychodelików, tak? I dość skomplikowane ma życie osobiste, nie? I to chyba... Ale wiesz co, to jakby to... Ja myślę, że mieszamy dwie rzeczy. Mieszamy kwestię prohibicji i tego, że po prostu trzeba być troszeczkę... Że część ludzi, która ma dostęp do substancji nielegalnych, po prostu jest trochę, że tak powiem, na bakier z kilkoma sprawami, bo po prostu dealują w świecie w połowie nielegalnym, także wiesz, to nie jest argument do niczego po prostu. To jest, no jest, sorry, też jakby to przekonanie takie tak zwanych ludzi normalnych, które jest im wpojone, ale to wiesz, że ale to jest coś złego i dopiero kiedy się No ale to powtarzamy troszkę taki stereotyp, jest... robimy, wiesz, jakby mielimy po stereotyp debila, także słuchaj, no rzecz jest dosyć prosta, no jeżeli korzystasz z substancji nielegalnych, które są nielegalnie na rynku, doświadczasz pewnego rodzaju stygmy takiej cywilizacyjnej, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, dealujesz w pewnym stresie zawsze. I normalna sytuacja jest taka, że dookoła takich stresogennych sytuacji zawsze będzie więcej ludzi, którzy mają na przykład jakieś traumy z dzieciństwa i będą je sobie odnawiali, bo jest to po prostu taka wygodna sytuacja, tak jak na przykład laska, która sobie lubi znaleźć faceta, który ją będzie bił, rozumiesz, ponieważ ma taką traumę z dzieciństwa i po prostu ciągle mieli w tej samej sytuacji, wiesz, nie potrafi wyskoczyć. Jakby to są takie, wiesz, to nie ma nic wspólnego z substancjami, nie ma nic wspólnego. Słuchajcie, dobra, panowie, ja rozłączam w takim razie, robię lekką przerwę na muzyczkę. Dobra, to ja też znikam. Cześć. Dziękuję bardzo. Na razie, okej. Ja robię lekką przerwę na muzyczkę, się wszyscy rozgadali i po prostu temat ucieka, słuchajcie, temat ucieka. Ja tu przypominam, że chodzi po prostu zdecydowanie o tą niesamowitą korelację pomiędzy emocjami, które nazywamy strachem oraz radością, dokładnie radością. Wygląda na to i wszystkie badania naukowe na to wskazują i to takie bardzo, bardzo serio, chociażby badanie skanów ludzkiego mózgu, badania
ludzi, którzy cierpili na coś takiego jak zespół stresu pourazowego. No bo stres pourazowy to jest po prostu bardzo kiepskie samopoczucie po przeżyciu bardzo kiepskiej historii w życiu, takiej, która zostaje w głowie i kiedy człowiek zamyka oczy, to ma tą sytuację przed oczami, to naprawdę nie jest komfortowe i się boi ciągle. I ciągle ten lęk powoduje jakieś zamieszanie w głowie. Też wydzielanie pewnej specyficznej chemii, która jest bardzo podobna do amfetaminy, jest bardzo uzależniająca. Też strach jest uzależniający, słuchajcie, jak na ironię, i to dosyć mocno, to się nazywa endorfiny, te substancje. I można troszkę ześwirować, dlatego ludzie mają taką historię, że lubią odnawiać tą relację ze strachem, dlatego lubimy się bać, dlatego lubimy czasami chodzić na horrory do kina i wszystkie tego typu historie. To jest po prostu drak, używka, jak heroina, jak alkohol, bardzo uzależniająca. Endorfiny uzależniają najszybciej ze wszystkiego. Dlatego horrory są takie popularne i filmy, w których nas się straszy. Na tym bazuje cała, że tak powiem, produkcja współczesnej popkultury. To nie jest przypadek, to nie są debile, to są ludzie, którzy doskonale wiedzą, jak funkcjonuje ludzki mózg. Bo są to badania znane co najmniej od 50, czy 40 lat. No i tu się pojawia historia właśnie z radością i z poziomem, że tak powiem, empatii do świata. Się okazuje, że bycie zadowolonym, szczęśliwym jest najbardziej naturalnym stanem dla ludzkiego organizmu, że to pozycja balansu w ogóle nie istnieje w naszym życiu. Nie ma czegoś takiego jak 50 na 50. Zawsze jest 60 parę, 63 czy jakoś tak, do iluś. Tam można sobie sprawdzić, to jest ten słynny, bardzo blisko złotego podziału. Taki też fenomen sytuacyjny w tej całej zjawisku. Słuchajcie, to ja zrobię może przerwę od tego gadania, puszczę jakąś muzyczkę i wracam i dalej mówię o tych dwóch przeciwstawnych historiach. Wysłuchajcie, że się hiperprzestrzeni w Radiu na Fali, retransmitowanej w Radiu Paranormalia. Mam na imię Tomek! Jestem kapitanem tego okrętu. Dokładnie. Już się rozwijają telefony, to może po prostu zacznę po kolei dodawanie do konferencji. Okej, już mam obydwie postaci. Witam rewolucjonistę. Witam. Witam też Grzegorza. Właśnie rewolucjonistę, bo masz jakby swój pomysł na to. Opowiadaj. To znaczy z innego całkiem punktu widzenia. Dokładnie, opowiadaj. Z punktu widzenia takiego pseudoprogramisty, który napisał sztuczną inteligencję. Wiecie, zawsze jak się robi jakiś taki tego typu program, taką sztuczną inteligencję się pisze, to zwykle się trafia na taki wątek, że ten program, który piszemy, musi zrozumieć, czym jest dobro, czym jest zło, odróżnić to jedno od drugiego. No właśnie, słynny test Turinga, zdaje się, prawda? Który bazuje też na odczytywaniu właśnie emocji głównie. Ale to nie chodzi o test Turinga, tylko bardziej o... Tą emocjonalną chyba. O to, do czego będzie dążyć ten program. Nie chcę teraz mówić, jak to rozwiązałem, tylko chcę powiedzieć na ten temat, o którym mówimy, o tym. No dokładnie, strachu, jak rozwiązałeś tą kwestię ze strachem i radością właśnie w tym oprogramowaniu, bo to... To w sumie to nie rozwiązałem tego wcale, dlatego że strach i to szczęście i tak dalej, to jest po prostu jeden z tych, no można powiedzieć, wyrazów, tak można to nazwać częściowo, no nie, że wyrazów, to jest... w programie są... W każdym programie są funkcje i te funkcje mają właściwości i tak dalej. Więc to jest obiekt po prostu. Każda ta rzecz to jest obiekt. To dobro jest obiektem, to zło jest obiektem, szczęście jest obiektem, miłość jest obiektem, no i strach też jest obiektem. I teraz one mają te właściwości, te properties. Te properties to jest warunki, w jakich to wystąpiło i również ten values, czyli wartości, czyli jakie jest prawdopodobieństwo, że coś jest dobre, albo coś jest złe, albo że jesteśmy szczęśliwi, albo się czegoś boimy. Prawdopodobieństwo, po prostu zapisane w postaci zmiennej. No to właśnie w ten sposób to zapisałem. No i teraz do czego zmierzam? Że my jesteśmy zwykłą maszyną i na początku mamy ten swój kod maszynowy, który dostaliśmy w genach od rodziców.
i ten kod później się zmienia. My jesteśmy takim jakby klonem naszych rodziców i już potem się będziemy zmieniać, no bo wiadomo, klon na samym początku jest tylko taki sam, a potem już jest inny. Myślę, to się bardziej bierze z zewnątrz niż od wewnątrz. DNA jest przebudowane za pomocą sygnału z zewnątrz, a nie sygnału od wewnątrz. Ale ja nie powiedziałem, że nie, bo sygnał z zewnątrz jest tutaj bardzo... Wiesz, bo chodzi o to zjawisko dziedziczenia na przykład emocji. Wydaje mi się, że czegoś takiego nie ma. Możemy tylko odziedziczyć pewną łatwość na przykład, nie wiem, odbierania. Nie, my nie dziedziczymy całe emocji. My dziedziczymy jakby stan końcowy, czy końcowy, ten stan, który został nam przekazany, no, ktoś nam przekazał jakąś tam wartość prawdopodobieństwa tych zmiennych, potem te wartości się znów zmieniają normalnie. W sensie jest w judaizmie taka w ogóle ciekawa historia, w takim ortodoksyjnym judaizmie i to nie tylko tam, bo też w takim bardzo ortodoksyjnych sektach muzułmańskich jest dokładnie to samo. Jest takie stwierdzenie, że grzech, pojęcie grzechu, jakiegoś złego uczynku, który zranił innych ludzi, przechodzi przez trzy pokolenia, zdaje się, że ta informacja, zepsucie tej informacji bardziej, to, że to uszkadza antenę, że to uszkodzenie anteny, że tak powiem, się jest przenoszone na kolejne pokolenie. Podejrzewam, że to nie jest kwestia uszkodzenia takiego związanego z DNA, ani nic z tych rzeczy od wewnątrz, tylko że jest to kwestia bardziej nastawienia, że ktoś na przykład nie ma takiego pomysłu, że na przykład ta teologia nie ma pomysłu na tym, żeby wyjść i rozwiązać swój własny problem, że nie ma takiej opcji na rozwiązywanie problemów, że problem się rozwiąże sam w trzecim pokoleniu. Takie rzeczy. Nie masz czego śmiać, ja ci teraz coś powiem. Dokładnie. Zobacz, jeżeli spojrzeć na to wszystko z mojego punktu widzenia, z tego punktu widzenia programisty, no to masz tam w zmiennych te prawdopodobieństwo zapisane. No i ono, jeżeli ktoś ci coś powie na przykład, że czarne jest białe, no to ty nie uwierzysz w to od razu przecież. Musieliby ci to wciskać, tłumaczyć, perswadować długo i tak dalej, żebyś dopiero w to uwierzył. Ale za każdym razem, jak ktoś ci to będzie mówił, to te twoje prawdopodobieństwo w tej zmiennej będzie się minimalnie, no w tym kierunku przesuwać, no po prostu zmieniać. No i tak samo jest z tym strachem i tak samo jest z tą miłością i ze wszystkim. I zobacz, w kolejnym pokoleniu, albo powiedzmy po tych trzech pokoleniach, te prawdopodobieństwo może już w końcu osiągnąć tą wartość. Więc to się może zgadzać całkowicie. Może się zgadzać. Znaczy, ja bardziej zrzucam jednak jakby to, że to się dzieje na to, że to ludzie prowokują sytuację, że to nie jest, że to ludzie jakby starają się postawić w tej sytuacji tylko dlatego, że my chcemy być nieszczęśliwi, że sobie wymyśliliśmy, że nie możemy być szczęśliwi wtedy. Drudzy po nas też nie mogą być szczęśliwi, bo to by nas wkurzało po prostu zdecydowanie. No ale wnuczki, czy tam prawnuczki, one już mogą być szczęśliwe, bo nas już nie będzie szlak trafiał, że my to spieprzyliśmy wszystko, a oni po prostu już szczęśliwi. To bardziej mi się wydaje, że to jest taka zabawa pokoleniowa, która polega na kontroli. Że to jest troszkę taka obsesja związana z polityką, że jedno pokolenie stara się kontrolować za pomocą stanów emocjonalnych drugie. Taki szantaż emocjonalny. To jest bardzo charakterystyczne dla ortodoksyjnych, monoteistycznych religii. Czyli po prostu wpływ środowiska wewnętrznego. Zewnętrznego. Na program. Wiesz, nie traktuję tego troszeczkę jak programu. Nie traktuję siebie jako programu, rozumiesz? Bardziej jako po prostu istotę, która przyleciała z kosmosu, zamieszkała w tym świecie na parę chwil i to wszystko. Ale to nieważne, w jakim ciele jesteś. Ważne, że i tak jesteś maszyną. Możesz być kosmitą maszyną. I don't know, nie wiem, wiesz, bo to jeszcze musielibyś siąść i ustawić teraz, co znaczy maszyna do końca, rozumiesz? Chodzi o to, że posiadasz jakiś program zapisany i ten program cały czas dziedziczysz od swoich rodziców albo poprzedników, albo to w zależności, jak to wyglądało w poprzednim ciele. Ale ktoś widzi ten program. Ktoś widzi ten program i jest ktoś, kto... No, wszyscy go widzą. Cały świat zewnętrzny go widzi. A skąd wiesz, że on jest zewnętrzny? No, w sensie, że ty, tak jako... Mówisz. Każdy człowiek to jest taki program i on
każdy ten program posiada swój wewnętrzny... No tak, bo przyjąłeś taki punkt widzenia, że jest program. No, no jest. Dla mnie, wiesz, ja poczytałem tych wszystkich takich różnych myślicieli i tak zwanych przywódców duchowych i znalazłem najważniejszego w moim życiu. To była moja 3-letnia córeczka i już ja myślałem taki, wiesz, już przeczytałem tyle, to już objąłem swoim umysłem kosmos, a moje dziecko 3-letnie patrzy na mnie i mówi: ojciec, ty musisz się wyluzować, tu nie ma się czego bać. I wtedy do mnie trafiło, mówię, i to jest to, ty wiesz, o co chodzi. Tak, tylko że ona jak dorośnie, to już będzie myślała inaczej. Oje, ale mi przekazała to, co najważniejsze, no i mi tyle wystarczyło. No to prawda, że trzeba się wyluzować. No. Nasza energia zostanie przekazana dalej. A jak się nad tym zastanawiasz, to tak, jak to porzucisz, to mówisz, a niech sobie będzie cokolwiek, a myślę, ja działam tak, jak działam, no i jestem sobą i to jest całe zadanie w tym całym kosmosie. Jak to mówią w przyrodzie, nic nie bycia sobą. Dokładnie zgadzam się z tym, że w przyrodzie nic nie ginie. Chciałem właśnie dalej, słuchajcie, bo ja tu grałem i chciałem tak dalej o tych, o tym, no nie, bo to nie jest dysonans tak naprawdę żaden. Dobra, panowie, to ja was zrzucam. To jest rezonans. To jest rezonans bardziej, dokładnie. Dokładnie. To są te drgania w przestrzeni kosmicznej. To jest właśnie ta energia, tak się rozchodzi falowo. Raz w stronę dobra, raz w stronę zła, raz w stronę mirołości, raz w stronę strachu. Wydaje mi się, że właściwie ta energia nie ma żadnej wartości jako takiej, że nie jest ani energią, wiesz, dobra, ani energią zła, ani energią miłości, ani energią strachu. Po prostu jest... jest ruchem, jest dynamiką, to jest energia informacji. Dokładnie, to co pokazuje znak yin i yang, to jest dynamika, to jest po prostu... Tak, ale jeszcze zauważ jedną rzecz, że ludzie boją się tego, że czegoś nie wiedzą. Jeżeli powiedzmy jesteś w jakiejś takiej sytuacji, gdzie wszystko jest jasne, wszystko jest zrozumiałe, to wtedy się nie boisz. Ale jeżeli raptem pojawia się jakiś problem, nie wiesz w jaki sposób go rozwiązać, zaczynasz się bać. To jest właśnie ten moment... tak samo jak w programie, który program dąży do tego, żeby zrozumieć, czym jest, jak rozwiązać sytuację, do czego dąży, jakie ma cele i tak dalej, ale w momencie, kiedy nie potrafi tego rozwiązać, to jest dla niego, no, że tak powiem, strach. No jest coś takiego, aczkolwiek ja z tym rozumieniem jestem bardziej po stronie odczuwania, bo rozumienie jakby nie załatwia przynajmniej w moim przypadku niczego, absolutnie. Natomiast odczuwanie załatwia wszystko, bo wtedy wiemy, na czym to działa. Odczuwanie akurat. Żeśmy też w takim większym towarzystwie nad tym tematem kiedyś rozmyślali i tak siedzimy i ja mówię w końcu: Marek, ty zawsze powiesz coś mądrego, my już nic nie znajdziemy. No to powiedz coś. A on tak patrzy i mówi: co, jebło to jebło, na chuj drążyć. No i tak zamknął cały temat wtedy. No to nie zbudował chłopak żadnej metafory. Ale dalej. Zatrzymał się w miejscu. No nie ma dalej metafory. No nie ma dalej. No to tak stanął po prostu chłopak. No to w ten sposób to nigdzie nie dojdzie. Pozory. Że tak powiem, metaforami rzucać i kończyć temat wtedy, kiedy człowiek się już zatankuje, to może po prostu znaleźć się jednak jakieś rozwiązanie. A może jednak. A może nie. Słuchajcie, myślę, że rozwiązanie jest tak, że ja was rzucam, panowie, ja to po prostu pokażę tylko o takich rozwiązaniach, po prostu, które tu są, które tu się cisną. To ja was zrzucam, panowie. Mnie też ciśnie, dobra, na razie. Na razie. To ja opowiem troszkę o takich właśnie ciekawostkach ze świata troszkę nauki, ze świata psychologii dookoła tego, nie wiem jak to nazwać. Bo to jest, dla mnie jest to jakby rzecz wspólna, jakby rzecz, która występuje po prostu normalnie na świecie, jest to część naszej energii. Podoba mi się podejście ludzi właśnie wschodu, którzy nazywają to często, używam wręcz nagminnie, nadużywam, energią chi. Energia chi właściwie nie ma żadnego znaczenia, w sensie żadnego statusu, ani nie jest złą energią, ani jest dobrą, właściwie nie ma żadnego, nic, absolutnie, po prostu jest. To jest tak jak kierunek, w którym płynie rzeka, po prostu rzeka zawsze płynie w tym kierunku, zawsze płynie z góry na dół, po prostu tak już jest. Jeżeli chcemy się przedostać, użyć rzeki w jakiś sposób, to generalnie sobie sprawdzamy takie możliwości, ok, jeżeli pójdziemy na górę, to spłyniemy sobie w dół, jeżeli wyjdziemy na dół, to nie musimy się wiosłować, żeby przepłynąć w górę i tak dalej. Wiosłując w górę będziemy się męczyli. Płynąc w dół nie będziemy się męczyli, a wręcz odwrotnie będziemy się relaksowali. I właściwie ta logika po prostu w bardzo mocny sposób rzutuje nas na odbieranie rzeczywistości właśnie na wschodzie.
czyli wszystkich tych Chinach, wszystkich tych Indonezjach, Malezjach i tak dalej. Jeżeli znacie ludzi stamtąd, to zauważyliście, że chyba kiedyś już o tym wspominałem, na pewno o tym wspominałem, że jest pewna tradycja na przykład przy robieniu chociażby zwykłych interesów, zwykłych biznesów takich, że ktoś coś załatwia. Jeżeli sprawa nie idzie płynnie, nie przynosi radości i pożytku, ale w łagodny sposób, no to się nie robi tej sprawy, to się nawet rezygnuje w połowie, nawet gdyby to miało przynieść miliardy dolarów zysku czy czegokolwiek, po prostu się tego nie robi, bo to absolutnie nie działa w ten sposób. Się okazuje, że nawet tamta informacja o tym, że jednak do wszystkiego w życiu, żeby granie tutaj wytrzymało, raczej przydaje się coś takiego jak, no możemy nazwać to pozytywnym nastawieniem, ja bym nazwał to po prostu radością i miłością, bo to właściwie jest jednoznaczne, jakby radość myślę jest bardzo mocno związana z miłością, jeżeli nie jest uzupełnieniem albo czymś takim ewidentnie, że tak powiem, razem. My możemy, po prostu używamy czasami innych słów, żeby nie, nie powiedzieć za dużo. To jest, myślę, taki gral współczesnej cywilizacji też, może nie tyle gral, ile patologia współczesnej cywilizacji, tak, że boimy się śmierci i to jest ten taki główny strach, że wymyślamy wszystkie leki, żeby się odmłodzić, żeby w ogóle nie myśleć o granicy ostatecznej, bo to jest taka weryfikacja wszystkiego, co nas spotkało w życiu, co zrobiliśmy. I boimy się tej weryfikacji, bo wiemy, że no już w tym momencie ani portfel, ani układy, ani znajomi, ani nic innego absolutnie za nas nic nie załatwi. Już jesteśmy sami ze sobą, ze swoimi refleksjami i musimy przejść przez tą imprezę. Od początku do końca. Jest coś takiego, że się boimy tego w jakiś sposób i myślę, że ten strach powoduje właśnie, że powstaje taka druga grupa, bo jest pierwsza grupa jakby maniaków w jedną stronę, czyli jakby fear factory, jak się po angielsku mówi, czyli po prostu nieustannego życia w strachu. Obawy o swój kredyt i wszystkich tych rzeczy. A z drugiej strony mamy grupę, która oczywiście jest jakaś tam troszkę mniejsza liczebnie, ale grupę ludzi, która twierdzi, że w ogóle powinniśmy się wyzbyć emocji i tak dalej. Ja myślę, że jedna i druga strona jest patologią. Myślę, że wydaje mi się, że istotą i jakby sednem bycia, mieszkania na tej planecie jest właśnie bycie człowiekiem, bycie w tym ciele i posiadanie możliwości kierunkowania tej rzeki, która przez nas płynie, tej energii chi. No i kierunkowanie tej rzeki jest właśnie kwestią radości, szczęścia i miłości. Aż ładnie zabrzmiało, prawda? Radości, szczęścia i miłości. Oczywiście, że tak. Wszystkie kiepskie emocje właściwie, ja tu nie chcę rozwijać tego, bo to właśnie nie chcę robić fear factory, ale wszystkie kiepskie emocje, z nią dominacja, kontrola, obsesje, nałogi, wszystkie się biorą ze strachu. Boimy się. Lęk leży u podstaw tego szaleństwa. Lęk leży w ogóle u podstaw praktycznie radości, u podstaw wszystkiego. To jest, no to jest składowa chyba tego bycia tu i teraz. I tak się zastanawiam, że dobrze było, żeby... No, dobrze było, zawsze dobrze by było, żebyśmy powoli, jakby tak cywilizacyjnie, zaczęli akceptować to, że mamy emocje, że to nie jest tak, że usiądziemy, wybierzemy się z emocji, że tego w nas nie będzie, że na przykład musimy się pozbyć myślenia, że jak się pozbędziemy myślenia, to już nie będzie złych myśli. Mi się przypomina, jest taki w teologii, bodajże chrześcijaństwie, jest taki koleś, który miał problem z tym, że strasznie leciał na laski. I realnie wystarczyło, że zobaczył kolano, nagie kolano dziewczyny, albo nagą kawałek ręki czy ramiona i dostała po prostu świra koleś. Miał troszkę taką psychozę. I koleś sobie wydłubał oczy, żeby być ślepy i żeby go nie kusiło. To nie jest metoda, słuchajcie. Tak troszkę na zasadzie, że żeby sobie obciąć nogi i ręce, to wtedy na pewno nie złapie za karabin. No ale to nie o to chodzi, żeby sobie obciąć ręce. To chodzi o to, żeby mieć te ręce i po prostu nie wybierać tego karabinu. Świadomie, żeby mieć frajdę i jakby mieć emocje w rękach. Jest kolejna ciekawa historia związana z joginami. Z ludźmi, którzy praktykują bardzo ciekawą rzecz, czyli... Nie ma chyba takiego dobrego określenia po polsku. Można tylko stwierdzić, że są to ludzie, którzy praktykują budowaniem interfejsu pomiędzy mocą umysłu, którą mamy w naszej głowie, mocą stworzenia, mocą tego, że wymyślamy sobie jakiś koncept i realizacją tego konceptu w materialnym świecie. Są kolesie, tak w skrócie mówiąc, którzy na przykład potrafią się skupić, spojrzeć na kartkę papieru, czy tam machnąć ręką w kierunku papieru i kartka papieru zaczyna się palić sama z siebie. Autentycznie są tacy ludzie, jest ich troszeczkę w Indiach, jest nawet kilka reportaży na ten temat, bo to jest taki fenomen medycyny, po prostu naukowcy nie wiedzą, jak to się dzieje. Lekarze badają czasami tych ludzi, co tacy po prostu jogini, którzy w ogóle normalnie zajmują się leczeniem ludzi, potrafią wyciągać jakieś dziwne rzeczy bez operacji, w ogóle, no słuchajcie, po prostu magia.
magia i miecz wręcz, prawie. No nie ma miecza po prostu, ale jest magia. I taka konkretna. Koleś się po prostu no, materializują rzeczy. I wszystko to jest związane z emocjami. Ci ludzie wcale nie unikają emocji. Jogini lubią się cieszyć. Twierdzą, że radość jest esencją życia. Że to nie jest tak, że on nie ma myśli. On właśnie twierdzi, że on musi mieć myśli. On musi mieć myśl, żeby tą myśl zwizualizować. Żeby tą myśl, żeby w ogóle mieć z czego skonstruować tą całą rzeczywistość, ten cały świat. I to jest taki fenomen, to jest coś, z czego no nam się ciągle mówi, że musimy żyć w jakimś balansie, nie wiem, albo wyczyścić umysł, albo myśleć tylko o jednym, albo multitasking, albo coś takiego. Ale mało się mówi o radości, mało się mówi o miłości, mało się mówi o szczęściu, o takich zwyczajnych sprawach, o takiej normalnej emocji. To jest coś moim zdaniem, czego tu brakuje i to jest, myślę, właściwy kierunek, żeby się w tym przyszłym roku z tymi wszystkimi opowieściami po prostu zabrać, żebyśmy mogli powoli ogarnąć, żebyśmy po prostu przestali się bać myśleć, nawet przyjmować tego, że czasami ta myśl no nie jest taka, jakbyśmy być może chcieli w naszej głowie. Nie bójmy się tego. To jest właśnie strach cywilizacyjny. Małe dziecko, tak jak mówił słuchacz, jak mu córka powiedziała, żeby się wyluzował i nagle dotarło, dokładnie to. Ta córka, podejrzewam, nie miała pustki w głowie i to właśnie, myślę, o to chodzi. To jest nasza też jakby paniczna ucieczka przed odpowiedzialnością, taką przed tym ostatecznym sądem, ostatecznym pożegnaniem, ostateczną imprezą, weryfikacją, czy jak to nazwiemy, rzeczą, która jest nie do zatrzymania, nie do utargowania, nie do przesunięcia, nie do zmiany, czyli tym, że pożegnamy nasze fizyczne ciało, które gromadzi te emocje, które właściwie mieli te emocje, które właściwie dostaliśmy, przecież mamy to ciało po to, żebyśmy mogli te wszystkie emocje obsługiwać, żeby to w ogóle pompowało. No przecież słuchajcie, jak czujemy się zakochani, jak czujemy w ogóle miłość do świata, do siebie, jak jesteśmy happy, to nasze serce pracuje w określonej częstotliwości, w określonym rezonansie. Ten rezonans wzbudza naszą głowę w odpowiedni sposób i ta głowa też pracuje troszkę inaczej. Ta antena już zaczyna się zachowywać troszeczkę inaczej. Emocje są bardzo istotną, że tak powiem, może nie tyle istotną częścią, ile są właściwie taką dużą gałką, jak w starym radiu, takim jeszcze ze świecącym okiem, że na przykład mamy strach w lewo, a radość i miłość w prawo. I to jest troszeczkę takie sterowanie naszą anteną, naszym mózgiem. Nie powinniśmy się tego bać. To jest, myślę, to jest taka fałszywa droga, przynajmniej u mnie w moim życiu, taki strach przed własnymi emocjami. To nie jest, wydaje mi się, dobre. To troszeczkę taka frustracja. Słuchajcie, Wilhelm Reich, ten Wilhelm Reich od Orgonu, robił swego czasu, jeszcze jak pracował razem z Freudem, bo był to jeden z najbardziej... Był najbardziej znamienitym, najlepszym uczniem Freuda, któremu Freud chciał przekazać całą swoją klinikę. Wilhelm Reich, badając tą energię orgazmu, odkrył bardzo niesamowite zjawisko, takie bardzo intrygujące, że kiedy orgazm jest przerywany, wyobraźcie sobie wykres, taki po prostu wykres, 45 stopni idzie w górę, stop, przerywany w dół, tylko troszeczkę i z powrotem. I z powrotem taki ząbek, i jeszcze raz takie skoki po prostu na krzywej. No i się okazuje, że kiedy ten cykl, ten proces orgazmu jest przerywany, to na końcu emocja, która towarzyszy, jest frustracją. Natomiast kiedy ta krzywa jest ewidentnie prosta, ludzie są po prostu szczęśliwi. I co się okazuje? Okazuje się, że no te emocje... Nie są takim przypadkiem, to gdybyśmy po prostu, no nie da się bez emocji no nie da się bez emocji, na to wygląda, że nasze ciało po prostu jest tak skonstruowane, że no musimy dealować, czy chcemy, czy nie, taki konstrukt, a to już brzmi po prostu tak kwadratowo, konstrukt rzeczywistości, czyli to, że świat jest jaki jest i że to jest normalne. I że to jest normalne, że ta rzeka sobie płynie i my sobie na tej rzece, w tej łódce nie musimy się tego bać, wcale nie musimy wychodzić z tej rzeki, nie musimy udawać, że jej nie ma, nie musimy udawać, że myśli nie ma, nie musimy udawać, że emocji nie ma, nie musimy się od tego dystansować. Że dowcip polega na tym, że ten dowcip z orgazmem, znaczy dowcip, te badanie z orgazmem Wilhelma Reicha polegało na tym, że człowiek właściwie dystansowano podczas orgazmu, on właśnie, człowiek łapał ten dystans i wtedy mu przechodziło, tak powiem, miękło, opadało i klapło,
No i z powrotem było wzbudzane. No i z powrotem sportem próbowano go wpasować w sytuację, kiedy ma dystans do świata. No i jak się okazuje, ten cały dystans do świata powoduje na końcu frustrację u organizmu, bo organizm nie jest przyzwyczajony do szukania dystansu. Nasz organizm jest prawdopodobnie, tego jeszcze oczywiście na 100% nie wiemy, nauka nie zna odpowiedzi, jest wielkim, dużym sensorem do odczuwania tego wszystkiego. Jeżeli wyłączymy ten sensor, to troszkę jakbyśmy oślepli albo sobie obcięli nogi, a następnego dnia chcieli na przykład biec w wyścigu. Bo to jest taka kompleksowa, wydaje mi się, konstrukcja. No i tym jednym elementem jest nasze ciało, które ma tą całą pamięć fizyczną. Są te niesamowite historie pacjentami po przeszczepach, którzy przypominają sobie życie z dawców organów. Ludzie mają takie sny i takie opowieści po tych przeszczepach, z tak zwanego w cudzysłowie poprzedniego życia, czyli oddawcy. Nagle ludzie, którzy nie grali na instrumencie żadnym, nagle siadają za fortepianem, zaczęły grać na fortepianie po przeszczepie nerki na przykład. Bo się okazuje, że nerka pochodziła od kolesia, który grał przez całe życie na fortepianie. Taki, jak to wytłumaczyć, prawda? No i jest na to wytłumaczenie, takie też bardzo starożytne, starodawne. Starożytni twierdzili, że nasze serce, nasze w ogóle ciało jest twardym dyskiem. Nie nasz mózg, nasze ciało jest twardym dyskiem naszego całego życia. Dlatego też tatuaże, dlatego też wszystkie historie związane właśnie ze zdobieniem ciała. Tak przynajmniej oryginalnie w takich bardzo starych kulturach stąd to się wzięło, żeby właśnie uczcić pamięć pewnych wydarzeń, tudzież tą pamięć zamanifestować w jakiś tam sposób. Indianie się do tej pory malują, nie tylko Indianie, wiele innych plemion, po to, żeby zamanifestować na przykład pamięć pewnych wydarzeń, które są po przodkach i żeby zapisać ją w sobie za pomocą kresek, które tam się maluje na ciele, później się tańczy z tym wszystkim. To wszystko się gdzieś tam koduje, montuje, zapisuje i jest na takim eleganckim, twardym dysku. Kolejna rzecz to są nasze emocje. Jak się okazuje, największą trudność nam przynosi, przynajmniej tak statystycznie, jest często podawane przy wszystkich kwestiach związanych z medytacją. I takim największym problemem ludzi z medytacją jest to, żeby opróżnić umysł, bo nas się troszkę czasami wydaje mi się, że nas się wadliwie uczy, żebyśmy opróżnili umysł do końca. I nie dopowiada się tego drugiego zdania. To trochę jak z tym próbą bycia obiektywnym. Nie wiem, czy się jak obiektywizm na świecie, wszyscy doskonale jakby to czujemy, ale usilnie staram się wpasować w taki konstrukt rzeczywistości, bo ktoś tam zapomniał nam coś drugiego zdania, które by tłumaczyło, że kogoś właściwie się mylił od początku do końca z tym wszystkim. To tak jak właśnie z tym opróżni umysł. Ale co powiedział Bruce Lee? Słuchajcie, że tak wrócę do samego początku tej całej opowieści dzisiejszej. Co powiedział Bruce Lee, kiedy w tym wywiadzie siedział? Powiedział: opróżni umysł i wyobraź sobie, że jesteś wodą w dzbanku. My zapamiętaliśmy tylko pierwszy człon zdania, żeby odpróżnić umysł i zapomnieliśmy o tej drugiej części, żeby go wypełnić, że on musi być wypełniony, że to jest naturalny stan rzeczy. To też jest takie stare, znane wszystkim chyba powiedzonko, że życie nie znosi próżni. I to myślę, nie jest wcale takie głupie powiedzonko. Jest to jedno z tych niewielu bardzo celnych i mądrych powiedzonych, że życie naprawdę nie znosi próżni, że to wszystko automatycznie się samo zasiedla. To trochę tak jak z naturą, właśnie nawet nie tyle trochę, ile kompletnie jak z naturą. Wystarczy, że zostawimy kawałek ziemi w spokoju odłogiem i wrócimy za rok. No i co się okaże? Okaże się ewidentnie, że po prostu rosną tam chaszcze, po prostu wszędzie coś wyrośnie. I tak jest wszędzie. Wystarczy go zostawić i samo wyrośnie. Bo wzrost i to, że coś się dzieje, jest naturą świata. To jest to, co... I teraz wrócę z powrotem do Terence'a McKenny, że prawdopodobnie najbardziej przeraża większość świata to, że ta świadomość, która gdzieś tam nam gdzieś w tyle głowy pyka cały czas, po prostu ten dzwonek dzwoni, nie wiemy gdzie, nie wiemy w którym kościele, ale cały czas dzwoni, że tego świata jest więcej niż mniej, że my tylko widzimy i odczuwamy przez te fizyczne zmysły, bo mamy po prostu oczy, uszy i dotyk i węch. A wczoraj rozmawiałem właśnie z kolegą, tak mieliśmy rozmowę o dobrym i złym. Może nie o dobrym, ale o strachu bardziej. To tak przyszło mi na myśl właśnie takie spektrum odczuwania, no bo to takie dosyć, taka dobra definicja tego wszystkiego. To, co my widzimy, 5 do maksymalnie 10%, czy jakoś tak, zależy jak duża skala i co ona obejmuje, okazuje się, że wymyśliliśmy jako cywilizacja urządzenia, które potrafią nam pokazać, że jest coś poza tą skalą. Coś, czego fizycznie my jako tacy, jako normalnie żyjąc w tej cywilizacji nie odczuwamy, bo no właśnie, wydaje mi się, że przestraszyliśmy się troszkę uczuć. Inna sprawa, że chyba mieliśmy bardzo traumatyczny
bardzo traumatyczne dzieciństwo jako ta cywilizacja i być może stąd się wzięło trochę to, że przestraszyliśmy się myślenia trochę. No nie lubimy tego pomysłu, że po prostu, że można sobie pomyśleć i że można się dobrze poczuć. Raczej staramy się raczej tak wystraszyć i bazujemy troszeczkę ciągle na tym, żeby się naćpać troszkę endorfiny, postrachać, przestraszyć się i wtedy się lepiej poczujemy. No właściwie to my stworzyliśmy sobie taką cywilizację, która spowodowała, że bardzo szybko zapominamy o tym elementarnym czynniku, który występuje u każdego z nas, kiedy przychodzimy na ten świat, że po prostu naturalnie się cieszymy, że ten moment, kiedy najszybciej rośniemy, najzdrowiej rośniemy, nic tam się nie dzieje i właściwie ten cały interfejs się buduje, jesteśmy zawsze bardzo szczęśliwi. Jesteśmy zadowoleni i realnie się nie boimy. Bo dzieciaki właściwie nie mają w ogóle strachu, mają tylko informacje. Nie boją się przedmiotów, nie boją się sytuacji, po prostu mają informacje, zbierają informacje o danych sytuacjach i to wszystko, nic więcej. I do tego są po prostu szczęśliwe. I ta informacja przefiltrowana przez szczęście powoduje, że człowiek dobrze się czuje. Dokładnie. A my się tak troszeczkę boimy pomyśleć, że nie, może nie myślmy, bo to będzie kiepsko. To może powinniśmy zmienić chyba paradygma, zacząć wreszcie myśleć trochę bardziej jak dzieciaki, zacząć po prostu się wyluzować, jak powiedziała ta 3-letnia córa słuchaczowi, żeby się po prostu wyluzować trochę, żeby... Myśli nie wyrzucimy z naszej głowy. Wygląda na to, że jest to nasz naturalny stan na tej planecie. To jest tak, jak mamy to fizyczne ciało, tak samo mamy mózg. I ten mózg ciągle coś tam procesuje, jakby ta antena ciągle działa. Jakby częścią tego procesu, że antena działa i zasila tą całą resztę, ściągamy tą informację. W antenie jest po prostu ten nurt, który zawsze sobie, jest ta rzeka, która zawsze wpłynie w tym samym kierunku. I nigdy jej nie wyłączymy, to nawet nie ma sensu jej wyłączać. Nigdy nie ma sensu nawet wychodzić na brzeg tej rzeki, bo i tak jesteśmy właściwie w samym środku. Także... że jest taka dosyć istotna i, że tak powiem, kompleksowa historia. Zamiast się tego bać, zamiast to wyłączać, zamiast to wykluczać, wskoczyć w tą rzekę, słuchajcie, zaakceptować to, że po prostu mamy emocje. Lubimy się czuć. Cokolwiek by to nie było, jest to naturalne. Lubimy sobie pomyśleć, lubimy jak jakaś myśl gdzieś tam się kolebie, tułacze po naszej głowie. Jest to tak naturalne, tak spontaniczne. Po prostu myśli rodzą się znikąd, po prostu zawsze są. Ta antena zawsze coś tam wyłapi. Jest to tak po prostu normalne, no. Że obawiam się, że gdybyśmy chcieli wyłączyć tą antenę i wyłączyć te myśli, no to byśmy sobie popsuli właśnie tą antenę. To wtedy przestała działać. To trochę mogłoby wyglądać trochę tak jak grzebanie w kodzie DNA. Nie wiemy, jak to działa do końca. Wiemy, że to jest bardzo kompleksowa konstrukcja na 100% i wiemy, że jak wyjmiemy kawałek, to reszta może po prostu paść. I być może, a nawet może bardziej niż być może, tak samo kompleksową konstrukcją są nasze emocje i myśli. I być może to jest ten czas, żebyśmy powoli zaczynali, po prostu, żeby nam się zaczęło sportem chcieć się fajnie myśleć. Żeby nam się chciało po prostu chcieć być szczęśliwymi i zadowolonymi ludźmi po prostu z siebie, tak zwyczajnie. Żeby nam się po prostu chciało, żebyśmy nie tracili czasu na walkę z kiepskimi myślami, na zasadzie wyrzucanej z głowy i próby osiągania jakiegoś nieistniejącego balansu, który nigdzie w naturze nie zaistniał, na rzecz po prostu wymyślenia sobie tego, żeby myśleć radośnie, żeby mieć radosną myśl w głowie. Bo i tak zawsze jakaś jest, to nie jest, to po prostu jest is a mandatory, to jest po prostu coś stałego, coś tam dane, to jest prezent, słuchajcie, to jest po prostu prezent. Powinniśmy wykorzystać ten prezent, tak mi się wydaje. I na tym chciałbym skończyć, słuchajcie, dzisiejszą hiperprzestrzeń. Miała być taka luźna, a zrobić takie zamieszanie. Przepraszam, tak ścinałem telefony i tak starałem się, że tak powiem, trzymałem, jak to się po angielsku mówi, tidy, że tak bardzo blisko tematu. No ale zawsze jest to taki temat, że jakbyśmy się rozwlekli, to ja przepraszam tak wszystkich za swoje takie barbarzyństwo, ale jestem barbarzyńcą troszeczkę i heretykiem, to tak trochę mi ten... No to tyle dzisiaj z tej hiperprzestrzeni, proszę Państwa. Myślę, że czas najwyższy i ten następny rok hiperprzestrzeni, no zdecydowanie po tych wszystkich opowiedzeniach sobie o strachach na lachach i wszystkich tych historiach, to czas największy i najwyższy pomyśleć fajnie. Po prostu myślmy fajnie, po prostu znajdźmy to miejsce w głowie, znaczy nawet nie musimy go szukać, bo on już po prostu jest, czeka, działa, funkcjonuje ten mechanizm. Wszystko już jest zadbane, ogarnięte, zorganizowane. My tylko musimy chcieć po prostu fajnie pomyśleć. Nic więcej. Po prostu, żeby było fajnie. Jak to mówią, no chodzi o to, żeby było miło zdecydowanie. No bo o to chodzi.
I tym jakże radosnym im akcentem chciałem zakończyć dzisiejszą hiperprzestrzeń. Także dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za słuchanie hiperprzestrzeni. Dziękuję w ogóle za słuchanie w ogóle hiperprzestrzeni przez ostatni, kurde, odkąd istnieje, słuchajcie. Dziękuję wszystkim sponsorom za wspieranie w ogóle tej audycji przez ostatni rok. Wow, niesamowita historia. Także peace and love, moi drodzy, naprawdę jestem szalenie wdzięczny, że powstała taka szansa i że znaleźli się ludzie, którzy po prostu wrzucili swoje, tak żebym ja mógł wrzucić swoje i żeby było takie miejsce, w którym można pokrzyczeć do mikrofonu o emocjach, o miłości, o substancjach psychoaktywnych, o holistycznym obrazie świata,